Proszę Państwa, serdecznie Państwa witam na panelu, który będzie pod tytułem Migracja. Co to może dla Pomorza, co to może dla Polski, co to może dla Gdańska. Będziemy próbowali o tym rozmawiać. Ja bym bardzo chciał podkreślić rzeczy, które były dzisiaj z wielkim naciskiem mówione, czyli jakkolwiek możemy się różnić zdaniami, mamy wszyscy prawo do ich wypowiedzenia, a więc ja bym bardzo prosił o to, żeby pozwolić mi robić to, co ja mam tutaj robić, czyli moderować i spróbować tak zrobić, żeby każdy z nas miał czas się wypowiedzieć, odpowiedzieć i żebyśmy wyszli stąd podnieceni tym tematem, a nie zdenerwowani. Więc mam nadzieję, że to jest dla wszystkich Państwa zrozumiałe i że będziemy mogli naprawdę przejść przez te ponad dwie godziny z takim fajnym impetem i z lepszym zrozumieniem tematyki. Ja się nazywam Piotr Wołkowiński i troszeczkę będę próbował zagaić, o co chodzi. Ostatnio moderowałem konferencję Unii Bałtyckich Miast w Rostocku. Temat był ten sam co dzisiaj, tylko nie dotyczyło to Pomorza, a raczej migracji. I było to bardzo interesujące zauważyć, jak 80 przedstawicieli 50 miast wokół Morza Bałtyckiego dzieli się pojęciem tego, co to jest, jak oni to przeżyli i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są zróżnicowane te miasta, bo niektóre nie przeżyły fali migracji, która nastąpiła w grudniu, w listopadzie, w październiku, a inne przeżyły. Samo miasto Rostock otrzymało, że tak powiem, w wyniku tego, co się wtedy stało, co Państwo widzieli w telewizji i gdzie indziej, 32 tysiące osób, z których 2 pozostały na miejscu. Reszta pojechała dalej w tym ruchu ludów, które my w tej chwili widzimy, się odbywa. Więc ja tylko to chciałem powiedzieć, żeby pokazać, że jeżeli w niektórych miastach oni mogli mówić o tej solidarności niesłychanej mieszkańca, stowarzyszeń, to co samorząd próbował robić, żeby sobie z tym dać rady, to w innych miastach rozmawialiśmy o tym, jak planujemy, jak próbujemy zagospodarować lepiej to, co już się u nas dzieje, czyli w każdych z tych miast już są osoby, które przyjeżdżają skądinąd i o tym między innymi będziemy mogli więcej pomówić za chwileczkę. Ja bym chciał tutaj może powiedzieć kilka słów o sobie, bo ja jestem 4-krotnym migrantem. Wbrew temu, co może Państwo mogą czuć, nie urodziłem się w Polsce, a w Londynie. Mój dziadek był takim troszeczkę lewicującym działaczem w Warszawie bardzo dawno temu. Został zasłany za to na Syberię na 10 lat, więc to nie była migracja chciana, to była migracja niechciana. No i tak się w rodzinie to ułożyło, że zdołał stamtąd wrócić i później pracował w różnych miejscach, między innymi w obecnej Chorwacji, w obecnych Niemczech i tak dalej. Mój ojciec, proszę Państwa, urodził się w Charkowie, co jest dzisiaj na Ukrainie. Przeżył jako 3-letni chłopczyk rewolucję sowiecką. Wywieziono go pociągiem do Wladiwostoku, proszę sobie wyobrazić, drugi koniec świata. No i w końcu końców wylądował w Polsce razem ze swoimi rodzicami po I wojnie światowej. A jak nastąpiła druga, to się znalazł w oddziale karabinów maszynowych i musiał uciekać na południe, gdy po inwazji niemieckiej nastąpiła inwazja sowiecka w plecy. No i był internowany na Węgrzech. I paradoksem, proszę Państwa, jest, że on poszedł z Węgier do Sylii na piechotę, żeby znaleźć miejsce, gdzie się tworzyły jednostki Wojska Polskiego. Więc ja zawdzięczam mojemu istnieniu między innymi temu, że on został przyjęty jako migrant w Syrii. Przepraszam za to dosyć gwałtowny skręt historii, no ale taka jest historia mojego życia, czy moich przodków. I uważam, że to jest strasznie ważne, żebyśmy to zrozumieli, że te ruchy, my ich nie kontrolujemy czasami. One nas kontrolują w znaczący sposób. I ostatni element, taki wyrywek z mojego życia, to jest 81 rok. Mieszkam we Francji, jestem dziennikarzem. I proszę Państwa, po pewnym momencie ogłoszenia stanu wojennego się okazuje, że mój salon codziennie po południu jest zapełniony ludźmi, którzy potrzebują dokumentów, potrzebują jeść, potrzebują pracy, potrzebują papierów i te osoby pochodziły wszystkie z Polski. Ja nie wiem dlaczego, ale to się tak stało.
I to nie było chciane, to nie było zorganizowane, to była reakcja natychmiastowa. Później jeszcze było ze 30 ciężarówek różnego sprzętu, jedzenie, jakieś maszyny do drukowania, książki, pieniążki i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie chcę za to brać żadnej chwały, mimo ja byłem prezesem tego stowarzyszenia Solidarity, a z Solidarnością, ale po prostu, żebyśmy sobie zdali sprawę, że migracja, ruch ludów to jest coś, co stale nam towarzyszy, nigdy się nie przerywa, a czasami o tym słyszymy troszeczkę więcej niż w innych momentach. Więc ja bym chciał teraz poprosić pana profesora, pana ambasadora, który już przemawiał do nas w tamtej sali, o wypowiedzenie swojego wkładu w ten panel, czyli panie profesorze, jak pan to widzi, panie ambasadorze, przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, nie, w Portugalii, jak to się widzi w sferach dyplomatycznych? Jak pan to widzi? Dokąd my idziemy? Jak my możemy to przeżyć? Bardzo proszę. Proszę państwa, ja się wypowiadam jako osoba prywatna, nie jako przedstawiciel Polski w Portugalii, ani nie jako oficjalny przedstawiciel polskiego systemu państwowego. Tylko mogę się z państwem podzielić swoimi poglądami zawodowymi, no bo moje prywatne poglądy właściwie są poglądami ukształtowanymi przez perspektywę zawodową. Powiem państwu tylko tak. Są kraje, które są w większości sformowane przez migrantów, które są w znacznej części są produktem migracji i które wynikają z procesów, które zachodziły bardzo daleko od tych krajów. Ogólnie migracja ma to do siebie, że jest to proces, który się uruchamia w jednym miejscu, a kończy w drugim. I dystans między tymi dwoma miejscami, no, dobrze, jeżeli to jest dystans kilkudziesięciu kilometrów, ale to się rzadko zdarza, ale często jest to dystans bardzo duży. To jest dystans setek, a często tysięcy kilometrów. To znaczy ludzie są takimi niewielkimi drobinkami, które zostają wprowadzone w ruch przez procesy historyczne, nazywamy je makroprocesami, to znaczy procesy, których oni sami nie kontrolują, których oni sami nie inicjują i często oni są tylko ubocznym efektem tych procesów. Mówi się, że to jest collateral effect. Oni faktycznie rzecz biorąc nie przyczynili się do tego, że jakaś siła wprowadziła ich w ruch. Aczkolwiek niektórzy mogli mniej lub bardziej bezpośrednio być zaangażowani w jakieś mniejsze akty, natomiast same procesy historyczne, one mają to do siebie, że stoją jak gdyby poza i na zewnątrz tych ludzi. Często jest również bardzo nikła relacja poznawcza pomiędzy tymi ludźmi, którzy zostali wprawieni w ruch, a faktyczną przyczyną. To znaczy ludzie nie zdają sobie faktycznie sprawy, że na przykład to, co wprawiło ich w ruch, faktycznie jest przyczyną ich migracji. Jeżeli o 1500 kilometrów dalej od miejsca ich zamieszkania nastąpi katastrofa naturalna, zerwie tamę, albo będzie susza, albo będzie zmiana klimatyczna, która spowoduje, że zabraknie wody, to wiele lat później ludzie, którzy faktycznie nie mieli z tym nic wspólnego, zostaną wprawieni w ruch przez głód. Będą szukali innego miejsca, gdzie mogą się wyżywić. Więc ich relacja na przykład z tym, co się wydarzyło 100 lat wcześniej czy 80 lat wcześniej, o 1500 kilometrów dalej, jest praktycznie rzecz biorąc żadna. Ich wiedza o tym, dlaczego oni faktycznie muszą się tułać po świecie, muszą pokonywać wielkie terytorium po to, żeby znaleźć miejsce dla siebie, ta wiedza jest z reguły zerowa albo jest bardzo nikła.
I to jest dosyć uniwersalna cecha tych wielkich migracji, z jakimi mamy do czynienia. Największe migracje ery nowożytnej opisywał w XIV wieku Ibn Khaldun, który był tunezyjskim, właściwie był fenickim intelektualistą, który obserwował ruch ludzki dosłownie przed swoimi oczyma, bo opisywał to, co widział siedząc i popijając wodę na balkonie swojej willi w Tunisie. Ślady po tej willi istnieją jeszcze do dnia dzisiejszego. I widział tam on ogólnie rzecz biorąc wielki ruch ludności, który polegał na tym, że z jego perspektywy ludzie szli z prawej strony w lewą stronę. On był zwrócony twarzą do Morza Śródziemnego i widział przesuwanie się wielkiej masy ludności ze wschodu w kierunku zachodnim. To byli ci migranci, którzy następnie przekroczyli Gibraltar i wdarli się, przybyli do Hiszpanii i do Portugalii po to, żeby ewentualnie wymieszać się z tamtą lokalną ludnością i stworzyć mniej więcej to, co my widzimy dzisiaj. Oczywiście migracji było znacznie więcej i wcześniej, i później migracje łączą się też z reguły z upadkiem państw, załamaniem państwowym, z zanikiem albo porażką państwowości, zwłaszcza imperialnej, łączą się z procesami, które ogólnie rzecz biorąc nazywa się zmianą formy gospodarowania, kiedy pewien rodzaj gospodarowania ulega załamaniu, ludzkość przechodzi powoli ku innej formie gospodarowania. W międzyczasie okazuje się, że raptownie jest znaczna część ludności, powiedzielibyśmy kapitału ludzkiego, który staje się nieprzydatny tam, gdzie on był. Nie ma co z sobą zrobić. Nie ma się jak wyżywić, nie ma jak zamieszkać, nie ma miejsca pracy, ta praca nie przynosi rezultatów, nie można już wyżyć z hodowli, nie można wyżyć z gospodarki rolnej, nie można wyżyć z wojny, nie można wyżyć z rolnictwa, nie można wyżyć z rybołówstwa i nagle się okazuje, że te zmiany powoli uruchamiają wielkie migracje. Do tego dochodzą zmiany raptowne. Zmiany raptowne, które wynikają z tego, że miejsce mają rewolucje, to znaczy mają miejsce akty przemocy, które penetrują nasze codzienne życie. Że te akty przemocy są drastyczne. Bardzo często łączą się wręcz ze śmiercią uczestników. Mało tego, często się łączą ze śmiercią, która ma miejsce w nieprawdopodobnie dramatyczny sposób. To znaczy, to są akty, które polegają na tym, że się ludzi wiesza, że się ich odgławia, że się ich rani, że się ich nadziewa na pal, że się ich ćwiartuje na części, że się ich pali, że się ich wrzuca żywcem do morza. Albo w jakikolwiek inny sposób podlegają eksterminacji, łącznie z jeszcze bardziej brutalnymi metodami. I wtedy ci, którzy są świadkami tych scen, ci, którzy uczestniczą w tym również jako dzieci, wprawieni zostają w ruch, który polega na szukaniu innego terytorium. Więc jest to uniwersalna. To jest migracja z jednej strony jest uniwersalnym predykamentem naszego człowieczego losu. Ona się zdarza prawie wszystkim albo w prawie wszystkich miejscach, choć niekoniecznie we wszystkich pokoleniach. Ale prawie nie ma narodów, które nie uczestniczyłyby w jakiejś formie migracji. Do tego
są kraje, które są całkowitym produktem migracji, takie jak trzy główne, o których wiemy. Australia, która praktycznie rzecz biorąc dokonała wymiany ludności, też nie w sposób zupełnie pokojowy, ale dokonała wymiany ludności i pozostali tylko przybysze. Stany Zjednoczone i Kanada. Albo kraje, które są zlepkami różnych narodowości, część autochtonicznej, rdzennej ludności, wymieszana z kolejnymi falami, które przychodzą i osiadają w danym kraju. Praktycznie rzecz biorąc, na dłuższą metę nie ma takiego kraju, który byłby uodporniony, który byłby zaszczepiony na przybyszów, ani też nie ma takiego kraju, który byłby uodporniony i zaszczepiony na to, żeby ludzie się nie przesuwali, nie uczestniczyli w procesach migracji. Więc w tym sensie jest to sytuacja uniwersalna. To nie jest nic wyjątkowego, ani historycznie, ani geopolitycznie, ani ze względów kulturowych, ani ze względów religijnych, ani ze względów etnicznych. Nie jest to nic wyjątkowego. Co jakiś czas, jak pan powiedział, jest to doświadczenie zbiorowe. To znaczy jest to doświadczenie, które wpływa na nasz zbiorowy los. Więc w tym sensie chciałbym od razu bardzo wyraźnie powiedzieć, że hipoteza o wyjątkowości migracji, na przykład tej fali migracyjnej, której teraz jesteśmy świadkami, ona ma tylko sens, jeśli damy jej wymiar czasowy bardzo określony. To znaczy, jeśli powiemy, że na przykład jest ona wyjątkowa z perspektywy ostatnich 10 lat. A może nawet i też nie, bo miały miejsce na przykład ogromne migracje ludności z Bałkan, zwłaszcza z Bałkan Zachodnich, gdzie jak wiemy miała miejsce bardzo, bardzo dramatyczna wojna, która powodowała, że część ludzi uciekała w jedną stronę, część ludzi uciekała w drugą stronę. To jest sytuacja, w której człowiek staje się człowiekowi wilkiem. To znaczy ludzie, którzy przez szereg lat mieszkają koło siebie, nagle stają się swoimi adwersarzami, często śmiertelnymi wrogami. Okazuje się, że nie są w stanie dłużej koegzystować ze sobą. Następują krótkie spięcia w postaci aktów przemocy wzajemnej najczęściej. Po czym, jak mówię, jedni się poruszają w jedną stronę, drudzy się poruszają w drugą stronę, ale te akty przemocy wprawiają w ruch ogromne rzesze ludzi. Skala migracji oczywiście ona jest dyskutowalna, co jest migracją, czy taką migracją to jest przesunięcie się 5 tysięcy ludzi, czy 500 tysięcy ludzi, czy 5 milionów ludzi. Oczywiście w czasach Ibn Khalduna ten ruch Berberów i plemion arabskich w północnej Afryce, ja podejrzewam, że on nie obejmował więcej jak około 100 tysięcy osób. Nie wszyscy zresztą oni osiągnęli Europę. W czasach, w których chłop polski emigrował do Brazylii u schyłku XIX i początku XX wieku, to nawet nie były tego rzędu cyfry, choćby z tego względu, że zdolności przewozowe naówczas były dosyć ograniczone, to znaczy było mało okrętów i była określona ilość okrętów, która mogła tych migrantów czy przybyszy przewieźć. Podobnie było, jeśli chodzi o powstawanie Stanów Zjednoczonych Ameryki. To były fale migracyjne, które obejmowały ludność z wielu kolejnych krajów, często sekwencyjnie. No, ale nie była to sytuacja, w której na przykład u bram kraju A raptownie stanęłoby 1 milion osób, zapukałoby, powiedział puk, 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 czy możemy tutaj przyjść, bo nie mamy się gdzie podziać. Gdzieś musimy pójść, mamy dzieci, mamy kobiety, uciekamy albo
jest wojna i straciliśmy wiele osób i czujemy się zagrożeni, albo nie ma wody, albo nie ma jedzenia, albo nie ma przyszłości. I ci ludzie pukają i nagle się okazuje, że nie jest wyjątkowy fakt, że ktoś puka, ale znajdujemy się w sytuacji wyjątkowości skali czy wyjątkowości rozległości tego zjawiska. I to jest sytuacja, z którą mamy do czynienia dzisiaj w Europie, że po raz pierwszy w naszej dosyć krótkiej pamięci skala tych procesów jest większa, niż możemy sobie to wyobrazić. Znaczy, skala tych procesów jest większa, niż bylibyśmy gotowi przyznać sami sobie, że taka skala nieszczęścia, czy taka skala determinacji pojawiła się gdziekolwiek na świecie. Prawda jest taka, gdzie była Europa 3 lata temu, 2 lata temu, czy rok temu, kiedy ci ludzie gromadzili się na przykład na granicy syryjsko-tureckiej. Gdzie była Europa w czasie, kiedy setki tysięcy ludzi poruszało się wzdłuż kontynentu, w górę kontynentu afrykańskiego, zbliżając się do wybrzeża Morza Śródziemnego? Gdzie była Europa w czasie, kiedy natężeniu ulegała skala nieszczęścia, jakim podlegają ludzie? Gdzie nie były to już akty jednostkowe, gdzie nie były to nawet kwestie, nie wiem, rewolucji, tylko raptownie się okazywało, że to, co jest, co stanowi świat życiowy ludzi, nagle ulega załamaniu. Przez tych kilka lat, a może kilkanaście lat, nie dopuszczaliśmy tej wiedzy do siebie. Nie chcieliśmy wiedzieć, nie widzieliśmy. Politycy tego nie widzieli i nie chcieli nam tego powiedzieć. A ci ludzie się gromadzili. Gromadzili się na granicach, rozpoczynał się ruch ludzi. Chcę Państwu powiedzieć, że pewnego razu miałem takie doświadczenie, że zostałem zaproszony na spotkanie z ekspertem, który w jednej z amerykańskich instytucji powołanych do tego celu obserwuje ruchy ludnościowe na terytorium Afryki. I on, to było małe, zamknięte spotkanie, miało miejsce dobrych kilka lat temu, zanim cokolwiek jeszcze się wydarzyło. I on mówił po pierwsze o tym, że w Afryce obserwujemy 2 rodzaje masowej migracji. Po pierwsze migracja lateralna, która przesuwa się właśnie ze wschodu na zachód, ale ona się przesuwa na różnej szerokości geograficznej, to znaczy są różne pasy tej migracji. I w różnych pasach uczestniczy ludność o różnym pochodzeniu etnicznym, o różnej religii, oczywiście o różnej kulturze, także pochodząca z różnego typu społeczeństw, o różnych nawykach. A po wtóre, że odbywa się ruch migracyjny wertykalny, to znaczy z południa ku północy. On nie idzie w innym kierunku, on idzie tylko z południa ku północy. I on został zapytany przez polityka, który był na tym spotkaniu, został zapytany, a co pański rząd w tej sprawie robi? Macie bardzo dokładną diagnozę sytuacji. I odpowiedź brzmiała tak. My nic w tej sprawie nie robimy, bo to nie jest nasza sprawa. Obserwujemy, ale nic w tej sprawie nie robimy. To było znacznie zanim usłyszeliśmy pukanie czyjekolwiek do drzwi. Było wiele lat temu. No więc sytuacja z migracjami, wyjątkowość sytuacji migracyjnej nie polega na tym, że ludzie szukają domu i że się przesuwają z jednego miejsca w drugie,
ale wyjątkowość sytuacji, z jaką mamy do czynienia, jest jej skala. To jest pierwszy element. Teraz powiem Państwu kilka rzeczy, które na pewno będą kontrowersyjne. Jak mówię, ja tu stoję za swoimi poglądami jako osoba prywatna. To nie są poglądy polityczne, to są poglądy prywatne. Migranci, to znaczy tak, ludzie, którzy się przesuwają z jednego kraju do drugiego i w przeszłości właściwie wszystkie fale migracyjne, przynajmniej w erze nowoczesnej, jak mówię, poczynając od XIV wieku, co zostało dobrze opisane i zbadane przez Ibn Khalduna, bo on bardzo, widząc ten wielki ruch ludności, podążył za tą falą migracyjną, znalazł się w Hiszpanii i opisywał, w jaki sposób ludność berberyjska integruje się, czy wtapia się w społeczeństwo. W szczególności opisywał, w jaki sposób ubodzy Arabowie, którzy żyli na pustyni, nawet nie w namiotach, nabywają zamiłowania do przedmiotów materialnych i do dobrobytu i stają się producentami dobrobytu. A następnie w jaki sposób nie tylko stają się producentami dobrobytu, ale również stają się mecenasami kultury. Kultura, zwłaszcza na Półwyspie Iberyjskim, po napływie Arabów zaczęła kwitnąć. Ona rozkwitła w sposób absolutnie niesłychany. Więc jak mówię, to jest, pomijając ten jeden aspekt, jeśli patrzymy na sytuację migracyjną, to wielkie fale ludności, te w przeszłości, ci wszyscy ludzie, którzy, jak się mówi, zbudowali Dziki Zachód, którzy przyczynili się do rozkwitu Kanady, którzy przyczynili się do rozkwitu Australii. Ci wszyscy ludzie wraz z przesuwaniem się, oni wnosili ze sobą energię swoją. Oni dawali w daninie, dawali w ofierze swoje życie, to znaczy przesuwając się z jednego kraju do drugiego, oni natychmiast rozpoczynali pracę na rzecz tego kraju, do którego się przenosili. Inwestowali w tworzenie, jakbyśmy powiedzieli, w tworzenie kapitału społecznego poprzez pracę. Często nieprawdopodobnie ciężką. Taki był los wszystkich Polaków, którzy się w początku XX wieku przenosili drogą migracji do Stanów Zjednoczonych. To była najcięższa, najgorsza możliwa praca, okupiona ogromnymi wyrzeczeniami, ale też ogromny wkład w rozwój kraju, do którego przeszli. Dzisiaj, jeśli za kilka dni będzie miała miejsce w Chicago Parada Pułaskiego, kiedy Polacy z dumą paradują ulicami Chicago, to przekaz jest taki: my zbudowaliśmy ten kraj. My tu nie przyjechaliśmy prosić, my tu nie przyjechaliśmy żebrać, my tu przyjechaliśmy zainwestować nasze życie, nasz pot, naszą krew, nasze kolejne pokolenia, myśmy to zbudowali. Otóż naturalną sytuacją migracyjną jest, że wielkie grupy ludności wnoszą ze sobą inwestycje energii, dobrej woli, siły, ale również często i pieniędzy. Pieniędzy, które zarabiają i które pozostają w danym kraju. I to jest normalne dla sytuacji migracyjnej. Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu mamy do czynienia z sytuacją, która po pierwsze jest unikalna w zakresie skali. Jest ogromna liczba osób, które pukają do drzwi. A po wtóre, która nie niesie ze sobą promesy inwestycji, kapitału, energii, kwalifikacji, siły życia, tylko niesie ze sobą oczekiwanie na świadczenia społeczne,
z jednej strony. Z drugiej strony mamy do czynienia z wielką falą migracji, co do której w krajach przyjmujących, których jest kilka, istnieje oczekiwanie, o tym powiedziałem w bardzo skondensowanej formie przed południem, istnieje oczekiwanie, że ci ludzie, których się przyjmie, którzy się przesunęli, staną się kontrybutorami netto do dobrobytu ludzi, którzy już mieszkają, czyli że zaczną pracować po to, żeby inni mogli nie pracować. Jest to sytuacja fundamentalnie inna od tego wszystkiego, z czym dotychczas mieliśmy do czynienia. Ponieważ dotychczas, po pierwsze, ani poziom świadczeń socjalnych w krajach przyjmujących nie był tak wysoki, czyli ten dyferencjał nie był tak duży, ani poziom oczekiwań w zakresie otrzymywania świadczeń socjalnych nie był tak wyartykułowany. Nawet emigracja żydowska z 1968 roku z Polski do krajów skandynawskich nie łączyła się z oczekiwaniami świadczeń socjalnych. I prawie wszyscy ludzie, którzy w tym czasie wyemigrowali z Polski, jest to z ogromną stratą dla Polski i niewątpliwie było to bardzo dla Polski niekorzystne z punktu widzenia rozwoju, bo oni natychmiast zainwestowali wszystkie swoje talenty w rozwój krajów przyjmujących ich. Wszyscy się rozpuścili. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją unikalną w tym sensie, że nie odnotowuje się i właściwie nie ma takiej szansy, żeby ci ludzie, którzy w tej chwili stoją u naszych drzwi, żeby oni rozpoczęli natychmiast albo w przewidywalnie krótkim okresie inwestowanie swojego życia czy swojej energii w kraje, które ich przyjmują. Ten proces, to można oceniać, czy ten proces zajmie dwie generacje czy trzy generacje, bo oczywiście koniec końców kolejne pokolenia, które się urodzą, one się dostosują i one będą częścią tych nowych kultur. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy sytuację, która jest grą o sumie ujemnej. Ona jest zła dla każdego. To nie ma takiej siły politycznej w tej chwili w Europie, która jest beneficjentem tak wielkiej migracji. I ci, którzy proponują, żeby przyjąć migrantów, i ci, którzy mówią, żeby ich nie przyjmować, i ci, którzy mówią, żeby ich siłą integrować, i ci, którzy mówią, żeby ich, broń Boże, nie integrować, i ci, którzy mówią, żeby ich siłą odstawiać, i ci, którzy mówią, żeby mieszkali w gettach, wszyscy na tym tracą, ponieważ nie ma dobrego rozwiązania i jest to po raz pierwszy w historii przynajmniej ostatnich, nie wiem, 70 czy 80 lat, sytuacja również niekorzystna politycznie. Nie ma takiej siły, która na tym skorzysta, aczkolwiek być może w poszczególnych przypadkach uda się przeprowadzić tę migrację w krajach o dużej tolerancji, uda się przeprowadzić tę migrację w sposób relatywnie sprawny. Natomiast jest jeszcze inna warstwa. I ta warstwa jest taka, do której nikt się nie przyznaje, ale każdy o tym myśli, a w Polsce ona jest w szczególności obecna. Mówi się tak, oczywiście my ich wszystkich przyjmiemy, ale koniec końców oni wszyscy wyjadą. Gdzie indziej pojadą, to będzie czy inny problem. Czyli otworzymy drzwi z jednej strony, otworzymy drzwi z drugiej strony i zaczekamy, aż ich wywieją. I czym więcej są gotowe siły polityczne, żeby przyjmować tych uchodźców, tym bardziej otwierają drugie drzwi, licząc na to, że ten problem się skoncentruje gdzie indziej. Więc jak mówię, z punktu widzenia europejskiego jest to gra o sumie ujemnej. Jak ona się zakończy, trudno powiedzieć, ale dzisiaj jest bardzo, jest ona bardzo problematyczna. Moralnie, organizacyjnie, politycznie, ekonomicznie i społecznie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
Ja bym chciał poprosić Państwa o zapamiętanie swoich pytań lub swoich kwestii, bo ja bym chciał jednak, żeby paneliści mogli między sobą, że tak powiem, podyskutować. I teraz bym chciał oddać głos panu profesorowi Maciejowi Duszczykowi z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Czy jest złoty środek, panie profesorze? Tak, tak, wszystko jest okej. Po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia z Państwem kilkoma przemyśleniami na temat procesu, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Ja zajmuję się od bardzo długiego czasu migracjami, próbując przewidywać konsekwencje decyzji związanych z migracjami, ale od czynników, można powiedzieć, politycznych. Tak? Znaczy staram się powiedzieć na podstawie wcześniejszych doświadczeń, różnych procesów, z którymi mieliśmy do czynienia w przyszłości, odpowiedzieć na pytanie, czy instrument, który jest proponowany, jaki będzie jego skutek? Czy on spowoduje to, że migrantów będzie mniej, czy będzie więcej? Jaka będzie konsekwencja tych decyzji? I tu bym chciał pewnie użyć swoją wiedzę, żeby kilka kwestii, o kilku kwestiach Państwu powiedzieć. Po pierwsze, musimy, o czym mówił Pan Profesor, Pan Ambasador, że wszystkie te procesy migracyjne historycznie, one są w pewien sposób do siebie podobne. Generalnie tak, natomiast każde pokolenie otrzymuje, szczególnie w tak naprawdę XX wieku, od początku XX wieku, ze względu na gigantyczny rozwój technologii, utrzymuje nowe narzędzia do migracji albo te, które są wykorzystywane w migracjach. Można powiedzieć, że z punktu widzenia procesów migracyjnych rzeczywiście od kamienia łupanego do początku XX wieku nic się nie wydarzyło. Ludzie wędrowali na piechotę, używając bardzo prymitywnych środków i generalnie wędrowali na niewielkie odległości. Wiek XX, wiek migracji spowodował to, że migrujemy na gigantyczne odległości, umiejąc się przemieścić tak naprawdę w krótkim czasie, w ciągu kilku dni, czy nawet ekstremalnie, nawet w ciągu kilkunastu godzin z jednego strony na drugą stronę globu. Takimi czynnikami, które są, to oczywiście kwestia wiedzy. Otóż musimy się Państwu zdawać, że ludzie wiedzą, że gdziekolwiek jest indziej inaczej. Jeżeli spojrzymy sobie na pamiętniki migrantów, to większość z nich jechała kompletnie w ciemno. Ona nie wiedziała, co ich czeka. Dostała jakiś list mówiący o tym, przyjeżdżaj, i podejmowała tę migrację. Natomiast to, co ich czeka, nie wiedzieli. Nie było telewizji, nie było gazet. No to jest oczywiste to, o czym to mówię trochę. To wszystko pojawiło się w momencie wtedy, kiedy wiedza zaczęła się rozpowszechniać. Do tego doszło jeszcze jeden element, mianowicie bardzo tanie środki komunikacji. Pamiętajmy o tym, że w ostatnich 20 latach średni koszt biletu lotniczego spadł do 10% wartości sprzed 20 lat. A więc musimy zdawać sprawę, jak bardzo prosto i tanio dzisiaj można migrować. Natomiast najważniejszą rzeczą, którą myślę, że niedoceniono w tych kwestiach migracyjnych, z którymi mamy obecnie do czynienia, to kwestia, pewnie się Państwo uśmiejecie, ale sieci społecznościowych. Otóż wszyscy ci migranci, którzy przekraczają, wszyscy nie, ale zdecydowana większość z nich, którzy przekraczają granicę i migrują, jest wyposażona w dobre telefony komórkowe, ponieważ w miejscu, w których oni wyjeżdżają, to jest oczywistość. My żyjemy trochę z taką pewnie perspektywą, że w Afryce nie ma sieci komórkowych albo internetu. Oczywiście są, tak? Oczywiście są. Ci ludzie posiadają telefony komórkowe i pierwszą rzeczą, którą robią najczęściej przyjeżdżając do Europy, to jest kupienie karty po to, żeby mógł się kontaktować z swoją rodziną. I teraz to jest kolejny element, którego my żeśmy w pewien sposób nie przewidzieli. Dlaczego? Otóż to, o czym też mówił pan ambasador, mianowicie w pewnym momencie wszyscy wiedzieliśmy już, że to musi w pewnym momencie nastąpić, ponieważ w Libanie znalazło się 2,5 miliona wewnętrznie przesiedlonych uchodźców, w Jordanii 1,5 miliona, w Turcji 1 milion. Z naszego punktu widzenia na Ukrainie 1,5 miliona
osób, które są wewnętrznie przesiedlone. My nie możemy zapominać o tego elementu ukraińskiego, w którym gdzieś musimy również o nim pamiętać. I teraz ze względu na procesy, które się wydarzyły, pozwólcie mi Państwo na krótkie przedstawienie tego elementu. Na pewno Państwo pamiętacie zdjęcia z dworca w Budapeszcie, w którym te osoby szlakiem bałkańskim doszły do Budapesztu. I słynna wypowiedź Angeli Merkel, wir schaffen das, damy radę. Tak? Bardzo popularne. No. Obama wygrał na temat wybory, Angela Merkel na tych haśle przegra wybory. Po tym wystąpieniu wir schaffen das pojawiły się takie elementy Germany, Germany, czyli wszyscy chodźmy do Niemiec. Tak? Ja myślę, że wszyscy oskarżają Angelę Merkel za ten ruch. Ja mi się wydaje, że zgodziłbym się z tym, co powiedział wczoraj w wywiadzie dla dziennika Bild Barack Obama. Powiedział, że w tym momencie, w którym się znalazła Europa, znalazł się jedyny polityk, który chciał coś zrobić. To było 170 tysięcy na dworcu na Węgrzech i kilkaset tysięcy ludzi, którzy byli już w drodze. Oni mogli zostać gdzieś na Macedonii, gdzieś w Grecji i tak naprawdę nie mieć żadnej możliwości przedostać się dalej. Znaleźli się w pułapce. Ja byłem w Pireusie, obserwowałem to na bieżąco i muszę Państwu powiedzieć, że ja się trochę zderzyłem się z takim obrazem, wychodząc z hotelu, wchodząc w porcie w Pireusie do tych osób i zwróciłem uwagę na słupy ogłoszeniowe, na których były zawieszone zdjęcie porwanych dzieci. Świadkiem porwań prawdopodobnie nie byłem, natomiast świadkiem przestępstw oczywiście, że tak. Ponieważ ten proces powodował to, że ci ludzie byli kompletnie, nikt nie kontrolował tego procesu. I zapowiedź Angeli Merkel, wir schaffen das, spowodowała to, że ktoś próbował odzyskać na chwilę kontrolę nad tym procesem. Natomiast oczywiście konsekwencja jest taka, że duża część tych osób przyjechała, za wir schaffen das nie poszło następny element, mówiący elementem, że Europa nie przyjmie wszystkich. Że jesteśmy w stanie sobie poradzić z jakąś liczbą ludzi, którzy do Europy mogą przyjechać. Natomiast za tym nie poszedł sygnał mówiący o tym, że kolejnych nie damy rady. Ten sygnał przyszedł tak naprawdę w lutym 2016 roku po podpisaniu umowy z Turcją, która nie zadziała w dłuższej perspektywie. Jeżeli ja wiem mniej więcej jak to było kiedyś, to mogę powiedzieć, ona raczej szansa, że zadziała w dłuższej perspektywie jest bardzo niewielka. Więc musimy się przygotować na inne instrumenty. Próbą odpowiedzi była relokacja. Relokacja, która polegałaby na tym, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiążą się do przyjęcia części uchodźców na swoje terytoria. Otóż instrument, Unia Europejska w swoich planach strategicznych przewidziała to. W 2001 roku został przyjęty specjalny akt prawny, dyrektywa, która mówiła o tym, musimy przewidzieć to, jak się zareagujemy wtedy, kiedy u naszych bram staną te miliony osób. Czy zmienimy nasze wartości, mówiące, że jesteśmy liberalnym, otwartym społeczeństwem, który jednak na tym zasadach wygrywa rywalizację na świecie, jeśli chodzi o rząd dusz, ale również o nasze przewagi ekonomiczne, czy też te wartości zmienimy. Tam znalazł się element relokacji dobrowolnej. Państwa członkowskie miały w ramach własnych potencjałów określić, ile tych osób będą mogły przyjąć. Niestety Komisja Europejska i Angela Merkel chciały to przeforsować na siłę, doprowadzając do głosowania. Pierwszy raz w historii Unii Europejskiej odbyło się głosowanie, w którym część państw przegrała, czyli nie kontynuowano negocjacji. To spowodowało to, że wykopany został gigantyczny rów między państwami, które naciskały na relokację i państwami, które miały być nie chciały tej relokacji, czy jeszcze nie wiedziały, jak na nią zareagować. Doprowadzenie do głosowania spowodowało wykopanie gigantycznego rowu, którego dzisiaj jesteśmy świadkiem, którego się nie da zakopać. Wyjściem w dyrektywie z 2001 roku napisane jest, tak jak Państwu powiedziałem, dobrowolna relokacja, relokacja polegająca na tym, że państwa swoje potencjały określają. I teraz, kiedy ja byłem pytany jeszcze w czerwcu przez dziennikarzy, w jaki sposób Europa czy Polska powinna zareagować, powiedziałem, musimy określić, ile jesteśmy w stanie przyjąć tych uchodźców. Ile? Czy to będzie 200, 500, 1000? 10 tysięcy, jakie są nasze potencjały do przyjęcia i któż to ma być? Pojawiłem wtedy również takie hasło, które spotkało się z gigantycznym protestem przez niektóre środowiskach, mianowicie selekcji migrantów.
Selekcja migrantów jest używana w podejściu ekonomicznym od tak naprawdę 100 lat. Pierwszym państwem, które prowadziło selekcję migrantów, były Stany Zjednoczone, które powiedziały no more Chinese, czyli nigdy więcej, już więcej Chińczyków nie przyjmiemy. Tak? Selekcja odbywała się na Ellis Island, jeżeli państwo kiedyś mieliście tam morze, czy słyszeliście o tym miejscu, to było gigantyczne miejsce selekcji, w którym rodziny były rozdzielane. Ojciec z dwójką dzieci mógł wjechać, a matka z dwójką dzieci pozostałych musiała wracać. Ponieważ określono, że są po prostu chore psychicznie na podstawie jakiegoś wywiadu. I teraz ja stwierdziłem, że ta selekcja oczywiście nie w formie Ellis Island, ale w formie takiej, która by powodowała nam odzyskanie procesu, odzyskanie kontroli nad procesem jest możliwa. Jeżeli my byśmy sobie określili to, któż to ma być, to pewnie byśmy dużo łatwiej mogli zareagować. Drugie stwierdzenie, które wywołało wtedy szok, to, które padło z moich ust, powiedziałem, to powinni być chrześcijanie. Tak, to powinni być chrześcijanie. Dlaczego chrześcijanie? Ponieważ tylko i wyłącznie wtedy moglibyśmy mieć możliwość ich zintegrowania w polskim społeczeństwie na tym poziomie rozwoju, na tym poziomie migracji, z którym mamy do czynienia. To nie znaczy, że ja jestem przeciwnikiem muzułmanów. Nie, ja nie widzę powodu, dlaczego miałbym być przeciwnikiem muzułmanów. Naprawdę, terroryzm nie ma twarzy muzułmanina. On ma twarz szaleńcy. On nie ma twarzy migranta. On ma twarz jakiegoś kompletnego wariactwa, tak? Które jest nie do przekonania. Ale z punktu widzenia Polski i miejsca, w którym jesteśmy, to powiedzenie o tym, spróbujmy wyselekcjonować tym, którym umiemy i chcemy pomóc. Również przez ten element będzie nam łatwiej integrować was, jeżeli jesteście chrześcijanami, wydawał się możliwy, w czerwcu, możliwy do zastosowania. Moim zdaniem, gdybyśmy przyjęli wtedy te rozwiązania, kontrowersyjne, selekcja plus chrześcijanie. Wyobraźcie sobie państwo, jak to brzmi. Tak? To brzmi strasznie. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale kiedy powiemy o tym, co za tym stoi, że to chodzi tak naprawdę o to, żeby rozwiązać problem, a nie go nawarstwiać, wydaje się to jak najbardziej uzasadnione. I teraz, jeżeli to mleko się wylało, tak? Znaczy już nie wrócimy do tej dyskusji w czerwcu. Tak? Znaczy po pół roku jesteśmy w kompletnie innej sytuacji, w sytuacji, w której nie wiem do końca, jak powinniśmy zareagować. Mam parę oczywiście pomysłów, jakie instrumenty można użyć, ale pewnie może w dalszej części, będzie to możliwe do powiedzenia. Nie chcę przedłużyć swojego czasu. I teraz musimy sobie zdawać sprawę z tego, że mamy ponad milion migrantów w różnych miejscach, milion tak naprawdę w Niemczech, milion prawie 600 tysięcy w całej Europie i musimy zastanowić, w jaki sposób możemy tym procesem zarządzić, już nie mówiąc, że będą następni, tylko już 1 600 000 mamy. I tutaj muszę powiedzieć, że nie zgodzę się z panem profesorem, moim przedmówcą, mówiąc o tym, że tak naprawdę nie mamy szansy z ich zintegrowania. Mamy szansę z ich zintegrowania, ponieważ jeżeli rozłożymy ten proces sensownie na czas i upewnimy sobie, w jaki sposób mamy ich zintegrować, to będziemy mieli szansę to zrobić. Na pewno nie jutro. Absolutnie nie. To będą nas kosztować pieniądze. Na pewno nie. Tylko wyobraźcie sobie państwo, jaka jest alternatywa do tego planu, jeżeli ich nie będziemy integrować. Tak? Co zrobimy? Jaka jest alternatywa? Mówimy nie. To znaczy, co robimy? Wydalamy ich wszystkich? Dokąd? Dokąd? Jak? Mamy ich utopić w morzu? Jak? Tak? Oczywiście. Ma pani rację, tylko że chodzi, proszę państwa, za sekundkę. Sekundkę, jeszcze powiem, za sekundkę za odpowiedź. Proszę państwa, ja nie wracam do tego, dlaczego tak się stało, bo ja już państwu to powiedziałem, dlaczego tak się stało. Tak? Mieliśmy 2 miliony ludzi w Libanie, 1,5 miliona w Jordanii i mieliśmy nierozwiązany konflikt. Mieliśmy interwencję Putina, który do tego dolał ognia. Tak spowodowało to falę migracyjną. Oni przyszli, nie zareagowaliśmy wcześniej i oni są. Teraz pytanie, co mamy zrobić? I nie pozwoliliście mi państwo skończyć, dlaczego, o czym chcę powiedzieć. Otóż ja uważam, że można z nich zintegrować. Nie wszystkich, ale tych, którzy będą chcieli się zintegrować, jak najbardziej tak. Musimy odejść od zasady, mówiącej o tym, że my musimy zrobić bardzo dużo pracy, żeby ich zintegrować. Oni też muszą zrobić tą gigantyczną pracę, żeby się zintegrować. Otóż była taka sytuacja, proszę państwa, w Belgii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w których sądy wydawały wyroki mówiące o tym, jesteś odrębny kulturowo, więcej ci wolno w społeczeństwie. To rozpętało pewnego rodzaju problem, tak? Drugiego i trzeciego pokolenia. Środowiska osób, którym należy się więcej.
w teorii, ale w praktyce szklany sufit, który spowodował to, że oni nie mieli w stanie, nie mogli wejść na rynek pracy w miejsca, które były dla nich, miejsca, które były jakby zarezerwowane dla rdzennych mieszkańców tego miejsca. Tak? Natomiast w tym przypadku musimy być bardzo ostrzy w tym, co chcemy zrobić. Integracja nie może polegać na integracji za wszelką cenę, ale również musi być zawierać coś, co nazywa się po angielsku stick and carrots, czyli kij i marchewka. To marchewką musi być szansa zintegrowania, bo ja nie widzę innej alternatywy do tego pomysłu. Jeżeli państwo je znacie, to chętnie posłucham. Natomiast z drugiej strony, osoby, które będą łamały nasze wartości, muszą być deportowane. Tak jest. Nie mam z tym żadnego problemu. Tak? Osoby, które będą walczyły z naszym modelem społecznym, który jest, funkcjonuje. Otwartego społeczeństwa, liberalnego społeczeństwa nadal, ale w pewnych ramach. Jeżeli ktoś wychodzi poza te ramy, musi to państwo opuścić. Musi tą wspólnotę interesów, nazywa się Unia Europejska, opuścić. Robią to Brytyjczycy od wielu lat, nie mają większych problemów, tak? Robią to w tym momencie już Szwedzi, którzy bardzo długi czas trochę żyli w pewnej naiwności, że da się to zrobić. A więc ja uważam, że nadal mamy szansę zintegrować, ale na kompletnie innych zasadach niż to było w przeszłości. Na zasadach niestety takich, że oni muszą się dostosować do nas, tak? Muszą się dostosować do nas. Ci, którzy się nie będą w stanie dostosować, będą musieli wyjechać. Absolutnie tak. Tylko, że nie jestem w stanie powiedzieć, bo to jest tylko i wyłącznie moim zdaniem jedyna metoda powiedzenia sobie dzisiaj, jak zarządzić tymi osobami, którzy już w Europie są. Ponieważ zauważcie państwo, że wśród tych osób, które w Europie są, większość z nich to jest, że co powiem, ostatnio już skończę już teraz, dobrze, zostawię. To jest tak zwany crème de la crème migracji. Kto to jest crème de la crème migracji? Otóż w pierwszym okresie takich procesów migracyjnych przemieszczają się ci, którzy mają najwięcej pieniędzy, są najlepiej wykształceni, są najlepiej przygotowani, tak? Te osoby właśnie docierają do Europy, tak? A więc ich potencjał migracyjny, integracyjny jest dużo większy niż tych, którzy mieliby przybyć za chwilę. Tak, to jest cynizm, co teraz ja mówię. Ja realnie oceniam sytuację. To są osoby, które my jesteśmy w stanie zintegrować. Nie jesteśmy w stanie zintegrować w Polsce na przykład obywateli Erytrei, tak? Ponieważ kiedy usłyszałem, że mamy przyjąć 900 Erytrejczyków, tak? Taki był pomysł, to zapytałem się, ile osób w Polsce mówi w języku Tigri, który mówią Erytrejczycy. Jak państwo sądzicie, ile? Dwie. Dwie osoby, tak? Jaką mamy szansę zintegrowania tych osób, tak? A więc kończąc, szanowni państwo, uważam, że sytuacja jest bardzo poważna, absolutnie tak, natomiast nie jesteśmy tak, że jesteśmy bezradni. Umiemy to zrobić trochę na innych zasadach. Coś takiego jak selekcja musi niestety być włączona do dyskusji o migracji. Musi być taki temat mówiący o tym, jak wartości szeroko rozumiane europejskie, których nie wolno łamać. I również takie tematy tabu, które do tej pory nie były stosowane, jak na przykład kwestie asymilacyjne, bo to już jest nowy element, tak, który już nie jest. Już to, kiedyś słowo asymilacja była całkowicie nie była politycznie poprawna. Dzisiaj już jest politycznie poprawna. I ostatni element, zdolności integracyjne państw. W naszym przypadku oznacza to jednak chrześcijaństwo, bo jesteśmy państwem chrześcijańskim. Nie mówię katolickim, mówię o państwie chrześcijańskim, o wartościach rzymsko-judaistycznych i tym musimy się w pewien sposób gdzieś tym porozumieć. W takim sytuacji mamy szansę zarządzić procesem. Inaczej budujemy Fortress Europe. Tak? I co robimy? Strzelamy do uchodźców, do kobiet z dziećmi przedostających się z Turcji do Europy. Tak? Nie ma innego, słucham? Nie wiem, jak inaczej chcemy to będziemy chcieli powstrzymać w przyszłości. Zdaję sobie sprawę, że jestem kontrowersyjny i chętnie posłucham państwa wypowiedzi później, w jaki sposób to wygląda. Chwileczkę. Proszę państwa, mamy bardzo wysoki pogląd na to, co się dzieje, bardzo z wysokich poziomów, zarówno pana profesora, jak pana profesora. Pan profesor tutaj by chciał jeszcze jedną rzecz skomentować. Później bym chciał państwu pokazać maleńki film o ludziach. Ja tylko chciałem powiedzieć, że nie ma argumentu między panem profesorem Duszczykiem a mną w tym sensie, że jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że dojdzie do selekcji, ja w ogóle nie lubię tego terminu, ale jeżeli dojdzie do selekcji, to fakt odsyłania ludzi do innego kraju jest równoznaczny z niepowodzeniem procesu migracyjnego. To jest jedna rzecz. Czyli musimy powiedzieć sobie od początku, że to nie jest proces, ta migracja, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, że to nie jest proces, który uniwersalnie dla wszystkich będzie miał to samo, ten sam koniec czy ten sam przebieg, ponieważ z pewnych względów on nie będzie miał. Ale teraz jest inna rzecz.
Jest między nami pewna różnica wieku, panie profesorze. Ja sobie pozwolę tylko powiedzieć panu tak, nie dlatego, żebym chciał panu dawać lekcje. Nie ma w życiu politycznym i w życiu społecznym takiej sytuacji, że ktoś może powiedzieć musi. Jak mamy do czynienia z milionem ludzi, którzy u nas mieszkają i pan im chce powiedzieć, że oni muszą to albo muszą tamto, niestety to się nie zrealizuje. To znaczy możemy mówić o tym, że na przestrzeni dwóch generacji albo trzech generacji faktycznie byłoby najlepiej, gdyby dało się ich akulturować do naszych wartości. Ale nie jesteśmy w stanie ani ich zmusić do tego, żeby oni na przykład hołdowali naszym wartościom. Część z nich powie, że nie. I nie wiem, czy będziemy w stanie ich zmusić nawet drogą deportacji do opuszczenia terytorium. To znaczy, jeżeli dojdzie do deportacji, to stanie się to kolejnym dzielącym Europejczyków problemem społecznym. Dziękuję bardzo. Ja bym poprosił o chwilę uwagi, o skupienie się i po prostu pooglądajmy, jak wyglądają inni ludzie. To jest Ania Domańska, mieszkanka Gdańska. Ona była i na granicy Macedonii, i ostatnio w Pireusie, o którym pan mówił. Chwileczkę. Dziękuję bardzo za uwagę. Ania jest nieobecna tutaj dzisiaj, bo ona nie znosi zupełnie tłumu i nie potrafi mówić publicznie, więc ona wypowiada się tym sposobem. Ona nie pojechała do tych dwóch krajów po to, żeby filmować tych ludzi, tylko żeby zdać sobie sprawę jako reporterka, co to znaczy, żeby spróbować pomóc tym ludziom. A przy okazji się ułożyło, że kilka zdjęć, kilka filmów zostało zrobionych.
Widzę, że pan nie może wytrzymać. Proszę bardzo, niech się pan wypowie. Moje nazwisko Rutkowska od urodzenia, jestem Mazurem, jestem chyba jedynym najstarszym uchodźcem tu w tym. Ja znam te integracyjne problemy od małych dzieci w Niemczech po drugiej wojnie. Po drugiej wojnie, a przez moje osobiste od dobre 24 lata mieszkam na Kaszubach, a ostatni czas taka film, co to znaczy w Polsce, jeśli naprawdę uchodźcy tu będą, my mamy już uchodźcy. W Bytowie pracuje chyba kilkaset, 300 albo 400 udruk tekstu, każdy zna tę firmę, na socjalne minimum. Nie rozumiem po polsku, ja nie mogę ocenić, czy oni Ukraińcy mówią, ale mają opiekuńcze. Próbuję na poczcie na przykład wysłać do Ukrainy pieniądze, ale Poczta Polska ma zakończone te usługi i oni nie mają ich. Ale oni mają zawsze takie opiekunki, którzy nigdy nie w Polsce albo w Bytowie widziałem. To znaczy, taka ślepa istnieje w Polsce też. A co teraz w tych dziećmi, czyli dziećmi są, jako opiekunki szkoły mają. Ja znam od mojego syna, kto jest nauczycielem w Niemczech, jaka duże problemy w szkołach są, jaka duże pieniądze, jaka duże programy są szybko robione, że te dzieci są jak najszybsze integrowane w języki. To są duże problemy. Ale w Polsce ja nic nie widzę, jak to wygląda w Bytowie. Mamy ewentualnie dwa albo trzy Ukraińców, którzy z dziećmi mieszkają, ale te pojedyncze nie są problemów, bo zawsze jedna przedszkolanka albo nauczycielka pomaga i to funkcjonuje. Ale takie programy będą kosztowne. Większy niż 500+. Koszt imigracji, wrócimy do tego, bo inne osoby będą o tym mówiły. Ja bym chciał pozwolić jednak panelowi powiedzieć, co jest do powiedzenia i z tego mega poziomu światowego historii migracji i z tego, co my o tym myślimy, chciałbym poprosić pana Piotra Olecha, który jest zastępcą dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w Gdańsku, o tym, co my możemy robić i co my możemy zrobić, żeby się przygotowywać. Pan Piotr przewodniczył takiemu dużemu przygotowaniu w Gdańsku, w którym wzięło udział bardzo dużo ludzi. Piotrze. Ja widzę, że dyskusję dość mocno zdominował wątek uchodźczy, a nie wątek migracyjny. Bo jeśli państwo popatrzylibyście na migrantów w Gdańsku, to główna część to Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie. To jest ta grupa, która do Gdańska najczęściej przyjeżdża. Ale oczywiście mamy grupę coraz większą Greków, Włochów, Hiszpanów, którzy także ze względów na kryzys ekonomiczny w Polska, Gdańsk jest interesującym miejscem dla nich. W Gdańsku, jeżeli chodzi o uchodźców, to mamy jedną rodzinę, dosłownie kilkuosobową i to są Rosjanie, to znaczy dokładnie Czeczeni. Jest też kilka rodzin, które jest w procesie starania się o taki status. Tak więc w Gdańsku, jeśli my mówimy o migracjach w tej chwili, to mówimy o grupie między 10 a 15 tysięcy osób, które tutaj pracują, prowadzą własne biznesy. Mamy 2 tysiące zagranicznych studentów na naszych uczelniach, najwięcej na Uniwersytecie Medycznym. Duża część tych studentów to także obywatele różnych krajów arabskich, także Arabii Saudyjskiej. I tak wygląda sytuacja w Gdańsku w tej chwili. Jeżeli państwo popatrzycie na całą Polskę,
to te osoby, które w Polsce zwracają się o azyl, o status uchodźczy, to największa z nich grupa to są Rosjanie. Dalej Gruzini. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. No ale to także główna część to muzułmanie, tak? To też sobie powiedzmy jakby wprost. Tak więc dość mocno tutaj jakby dyskurs wokół migracji został jakby zdominowany przez ten wątek uchodźczy. I to jest zrozumiałe ze względu na to, co się dzieje jakby w Europie. I to, co wydaje mi się, że my żeśmy rozpoczęli w Gdańsku taki proces, to mieliśmy różne dyskusje w mieście, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, różnymi instytucjami, że w gruncie rzeczy te osoby bardzo często są niewidzialne. Mają określone potrzeby i w gruncie rzeczy wydaje nam się, że popełniamy te same błędy, które Europa popełniała przed wielu lat. To znaczy mamy dużą rzeszę ukraińskich pracowników, którzy nie są dla nas gdańszczanami, tylko pracownikami, siłą roboczą. I jak słyszymy, spotykamy się z Belgami, z Francuzami, to oni właśnie to mówią. Przez 30-40 lat myśmy nie mieli żadnej polityki integracyjnej i zbieramy tego owoce. No i to, co w Gdańsku staramy się robić, to przygotować siebie wzajemnie do bardziej odważnej, zaawansowanej, profesjonalnej polityki migracji i integracji. To znaczy, że chcemy wyjść naprzeciw potrzebom migrantów, która ta grupa no, z roku na rok coraz bardziej wzrasta. Wystarczy powiedzieć, że nasz Urząd Wojewódzki, który prowadzi oddział do spraw cudzoziemców, co roku 100% więcej pozwoleń na pobyt, 100% więcej pozwoleń na pracę. Tak więc tak, Gdańsk staje się coraz bardziej popularnym, ciekawym miejscem dla ludzi z różnych stron świata do podejmowania zatrudnienia, do zamieszkania tutaj. No i to, co myśmy zrobili, to powołaliśmy zespół. Nasz prezydent Paweł Adamowicz uznał, że taki zespół jest potrzebny. Zaprosiliśmy do współpracy ponad 150 osób reprezentujących 70, a nawet więcej różnego rodzaju instytucji i organizacji. I przez niecały rok dyskutowaliśmy, jakiego rodzaju mamy potrzeby, jakiego rodzaju problemy, jak chcielibyśmy wspólnie, jako wspólnota samorządowa, wspólnota taka lokalna, jak chcielibyśmy na te potrzeby odpowiadać. Tą grupę podzieliliśmy na 8 grup tematycznych w zakresie edukacji, w zakresie mieszkalnictwa, w zakresie społeczności lokalnych, w zakresie rynku pracy, w zakresie kultury, w zakresie zdrowia. Teraz musiałbym zerknąć w dokumenty, żeby sobie przypomnieć wszystkie przemocy i dyskryminacji także. I staraliśmy się wypracować bardzo konkretne zadania do zrealizowania. Mieliśmy też takie poczucie, że ten zespół został powołany przed tak naprawdę dużą dyskusją o kryzysie uchodźczym w Europie, ale mieliśmy takie poczucie, że z jednej strony chodzi o to, żeby zadbać o tych mieszkańców, tych gdańszczan, którzy mają specyficzne potrzeby, nie znają języka, nie mają rodziny tutaj, trudno jest im się kulturowo odnaleźć w tej przestrzeni. I w gruncie rzeczy bez jakiejś wielkiej filozofii, bardzo pragmatycznie staramy się odpowiadać na te potrzeby. A z drugiej strony mam takie poczucie, że jako też mieszkaniec Gdańska chciałbym, żeby moje miasto było lepiej przygotowane do procesów integracyjnych. I kiedy my dyskutujemy też o przyjmowaniu migrantów, to ja mam taki spory problem z tym związany. Dlatego, że część tych grup migracyjnych my tak naprawdę nie przyjmujemy. To są ludzie w ramach ruchu takiego otwartego, w ramach Unii Europejskiej. Oni po prostu tutaj przyjeżdżają.
I raczej jest pytanie, jak my ich tutaj witamy i jak my wzajemnie się integrujemy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja jestem takim wynikiem tego, jestem Anglik, nie? Ale tu jestem i zostałem jakoś przyjęty. Dokładnie. Przepraszam pana, przepraszam, musimy zaczekać, dobrze? Dziękuję bardzo. Piotrze. No i wydaje mi się, że oczywiście toczymy też takie dyskusje trochę hipotetyczne, to znaczy, że za 5, za 10 lat wydaje się, że jeśli dalej będziemy się rozwijać w takim tempie, w jakim się rozwijamy, to no ja mam nadzieję, że będziemy się rozwijać, mam taką nadzieję. No to ten nasz Gdańsk będzie coraz bardziej interesującym miejscem do życia. Chociaż oczywiście to, co się dzieje w chwili obecnej w całej Polsce, no to można się spodziewać, że odbiór zewnętrzny naszego kraju może spowodować no, takie mniejsze zainteresowanie. Dotychczas było odwrotnie. No, nie bez powodu mamy te 2000 studentów, którzy płacą za studia, płacą za zakwaterowanie, tutaj realizują różnego rodzaju pasje, usługi i tak dalej. Nie chciałbym specjalnie przedłużać, natomiast ja chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że no, procesy integracyjne są możliwe. One następują każdego dnia, one się dzieją w relacjach takich oddolnych i to nie jest żadna jakaś wielka, myślę, polityka, ale to się sprowadza bardzo często do tego, jak ja reaguję na obcokrajowca w tramwaju, jak ja, czy moje dzieci współpracują z dziećmi migranckimi w szkole, jaką mam relację z sąsiadem, jacy my dla siebie jesteśmy w takim codziennym życiu. I powiedziałbym kilka słów może od siebie. Mamy całkiem pokaźną społeczność muzułmańską tutaj w Gdańsku, mamy meczet. Czy ktokolwiek tutaj z Państwa widział jakiekolwiek problemy z integracji z tą społecznością? Raczej mamy w drugą stronę problemy z mową nienawiści, z ksenofobią. Ale jeszcze jej nie mamy. To znaczy Pani mówiła o jakiejś hipotetycznej jak na razie sytuacji, nie? Mamy także tutaj nowych migrantów, którzy doskonale się integrują. Mamy dwójkę Syryjczyków, którzy oczywiście ten proces półrocznej adaptacji jest trudny. Jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, o tym mitycznym socjalu. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, ile uchodźca przyjeżdżający i przez jaki czas, jakiego rodzaju świadczenia socjalne dostaje w Polsce? Nie. No, osoby w procedurze, które decydują się na opuszczenie ośrodka dla cudzoziemców, na osobę dostają 650 zł. Jeżeli ta rodzina jest większa, to oczywiście te środki są mniejsze. Za to osoby muszą... Jeszcze raz? To są podobne stawki jak dla Polaków, MOPS-u w Polsce. No, zapewniam mniejsze, dlatego że te osoby nie mają zagwarantowanego zakwaterowania, muszą znaleźć mieszkanie samodzielnie, muszą za to opłacić kursy językowe. Dlatego, że w Polsce póki co nikt nie realizuje kursów językowych, tak? W takim zakresie. No to jest rzeczywistość. Dobrze, ale ja przepraszam, bym chciał dojść do końca panelu i wtedy otworzymy dyskusję. Natomiast osoby, które uzyskają status uchodźczy, dostają trochę więcej, dwukrotnie więcej, ale za to muszą, jeszcze raz mówię, wynająć mieszkanie, utrzymać się, podjąć pracę, uczyć się języka. Takie są wymogi. No i program integracyjny trwa 12 miesięcy. I w Gdańsku mieliśmy kilkanaście takich rodzin. I proszę mi wierzyć, że ze względu na różnego rodzaju braki w instrumentach czy w narzędziach integrujących, większość z tych osób wyjechała dalej za granicę po tym 12. I raczej my powinniśmy toczyć dyskusję, co zrobić, żeby też nie marnotrawić tych środków i zadbać o to, żeby ci ludzie zostali tutaj, żeby pracowali i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chciałbym jeszcze raz zadać pytanie, jaki jest socjal, ile finansowo otrzymują osoby, które się starają o status uchodźczy i otrzymują status uchodźczy w Niemczech? Bo tutaj pada
magiczne hasło socjalu. No ile może w euro miesięcznie otrzymywać osoba, która się stara o taki status? Ja wiem, ile by było, 30 euro na dzień. Nie wiem, jak jest we Włoszech. 143 euro miesięcznie otrzymują osoby, które starają się o status uchodźczy w Niemczech. Pan chce dodać, płaca minimalna w Niemczech około 1000-1200 euro. Mhm. Osoby, które otrzymają już status uchodźczy, otrzymują dwukrotnie więcej, niecałe 300 euro na osobę. Nie, to obecnie w Niemczech brakuje miejsc do zakwaterowania i Państwo możecie pewnie obserwować te ośrodki, obozy, kontenery zbudowane, szkoły wykorzystywane itd. itd. To... Większy obóz uchodźców znajduje się na berlińskim lotnisku, gdzie przebywa 12 tysięcy osób. Warunka skandaliczna. Chętnie podzielę się tutaj jakby tą swoją wiedzą, bo no przez ten cały ostatni rok, ja przez 15 lat zajmowałem się bezdomnością, czyli można powiedzieć skrajnym wykluczeniem. I przez ostatni rok bardzo intensywnie zajmuję się migracjami. Miałem możliwość bycia w Niemczech, bardzo bliskiej komunikacji z ludźmi, którzy no, tymi problemami się zajmują na miejscu, w Syrii, w Libanie, w Jordanii, w Turcji. Tak więc bardzo chętnie też w dyskusji się podzielę tym doświadczeniem. A pani widziała tutaj o uchodźcach w Arabii Saudyjskiej? A Jordania to jest jaki kraj? 1 800 000 uchodźców. Liban to jaki jest kraj? Ponad 2 miliony. 2 miliony uchodźców. Dobrze, podyskutujemy jeszcze za chwileczkę. Ja bym chciał poprosić pana Kołtana, który reprezentuje tutaj znaczącą instytucję w Gdańsku i na Pomorzu i w Polsce, bo reprezentuje Europejskie Centrum Solidarności. Chciałbym przy okazji przywitać panią Medowską, która jest zastępcą dyrektora tej samej instytucji i poprosić o wizję tego z waszego punktu widzenia, czyli cała ta działalność na rzecz tego, żeby wartości Solidarności przetrwały. Dużo robicie lokalnie, dużo robicie na zewnątrz, a jak się odnosicie do tego tematu? Z tym, że jeszcze bym chciał podkreślić, że wszystko, co Piotr Olech robił razem z miastem Gdańska, było głównie skoncentrowane na tym, co my już mamy w Gdańsku, a zobaczycie, że za chwileczkę pani Witkowska, która jest dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, powie wam zaskakujące rzeczy na ten temat. To jest oczywiście trudno odnieść się do idei Solidarności, zwłaszcza tej narodzonej w 80 roku, jeżeli ktoś, postawiliście Państwo pytanie, czy idea Solidarności pisanej przez dużą literę pozwolą nam lepiej odnaleźć się w świecie migracji. Więc trudność polega przede wszystkim na tym, że oczywiście Solidarność narodziła się w 80 roku w zupełnie innym kontekście, na zupełnie innym etapie rozwoju cywilizacyjnego, modernizacyjnego, w innym kontekście geopolitycznym, w jakim się znajdowaliśmy, więc oczywiście w niewielkim stopniu odniesienie do przeszłości pozwala nam znaleźć odpowiedzi czy rozwiązania problemów, przed którymi dzisiaj stajemy. Natomiast chciałbym nawiązać do doświadczenia Solidarności roku 80, nie tylko gotowości ludzi na otwarcie swojego horyzontu, także wobec tych, którzy stali po drugiej stronie barykady, ale także na takie gesty polityczne, czy poczucia odpowiedzialności politycznej szerszej całości europejskiej, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej. Znaczy myślę sobie o pierwszym zjeździe Solidarności, o posłaniu Solidarności do ludzi pracy Europy Wschodniej. To był taki krótki, bardzo kilkuzdaniowy dokument, który odegrał niebywale istotną rolę dla zuniwersalizowania doświadczenia, które było udziałem Polaków w roku 80 i 81, a który no, miał swój bardzo poważny oddźwięk za granicą, zwłaszcza w krajach, które znajdowały się w bloku wschodnim i miały te same problemy z walką o autonomię, z walką o niepodległość. I był to odważny gest, odważny dlatego, że kilka miesięcy później wprowadzono stan wojenny, a Leonid Breżniew był wyjątkowo zaniepokojony odwagą, z jaką ludzie formułowali zdania o głębokim poczuciu braterstwa w sytuacji, w której znajdują się wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Ten gest kosztował sporo Polaków
I kiedy sobie myślę dzisiaj jako obywatel Polski o tym, co Polska zrobiła, czy jaki jest udział Polski w próbie poradzenia sobie z kryzysem migracyjnym i z falą migrantów, to przyznam szczerze, że odczuwam bardzo poważne deficyty. Jest oczywiście prawdą, że procesy polityczne, z którymi, które mieliśmy okazję obserwować, nawiązuję do pana krytyki tych braku wolności w podejmowaniu decyzji o relokacji migrantów, były poważnymi problemami. Niemniej my się naprawdę dziś znajdujemy w stanie wyjątkowym, to znaczy naprawdę mamy do czynienia z gigantycznym napływem migracyjnym, z falą, która stawia także pod znakiem zapytania wypracowane dotąd mechanizmy, za pomocą których jako europejska społeczność mieliśmy sobie z takim problemem poradzić. Kiedy pomyślę sobie także o najnowszej historii tego kraju, to znaczy o procesie integracji europejskiej, o naszym udziale w strukturach Unii Europejskiej, ale także na przykład w NATO i gotowości do przyjmowania, do bycia beneficjentem faktu, że właśnie teraz rozpoczął się, ładnych parę lat temu rozpoczął się proces integracyjny i mamy okazję skonsumować także niemałe środki finansowe na modernizację naszego kraju, oraz gotowość udziału Polski czy wyjścia Polski z takiej prowincjonalnej przestrzeni na arenie międzynarodowej i na przykład udziału w konflikcie zbrojnym w Iraku w połowie lat 2000, to sobie myślę, że jeżeli chodzi o kryzys migracyjny i naszą gotowość do odpowiedzi na to, co my, Polacy, możemy zrobić, żeby sytuacja, bardzo trudna sytuacja, żeby dało się ją łagodzić, bo przecież trudno teraz jeszcze mówić o stabilizowaniu tej sytuacji, mam poczucie, że zrobiliśmy po prostu niewiele, żeby nie powiedzieć nic. Więc mam poczucie bycia obywatelem kraju, który bardzo chętnie jest beneficjentem inwestycji europejskich, natomiast bardzo niechętnie podejmuje współodpowiedzialność za sytuację międzynarodową w Unii Europejskiej. I tu widzę bardzo poważny problem. Znaczy, jeżeli spoglądam na historię najnowszą naszego kraju, także na fale migracyjne, dziesięcioleci ostatnich i gotowość do przyjmowania Polaków w bardzo różnych kontekstach kulturowych, na bardzo różnych kontynentach, i myślę sobie o naszym braku gotowości do tego, żeby skonfrontować się także z bardzo radykalną i nieprostą innością, to przyznam szczerze, że jest mi bardzo przykro. Chciałbym bardzo, żeby ten nasz kraj wyglądał pod tym względem inaczej. Mam też poczucie, że kiedy myślimy o tej konfrontacji z innością, także o konfrontacji z migrantami, to mamy ciągle jednak z tyłu głowy bardzo romantyczną wizję integracji. My jesteśmy bardzo familiarnym społeczeństwem. To taka nasza słowiańska familiarność raczej powoduje, że zawsze myślimy o wspólnocie porozumienia, o wspólnych wartościach, o takim wspólnym mianowniku, który nam pozwala na co dzień żyć. Niemniej myślę sobie, że ta wizja jest już dawno nieaktualna, że nasze społeczeństwo uległo w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo głębokim przeobrażeniom. I pojawiają się także gigantyczne, jeszcze ciągle nienazwane problemy z solidarnością międzypokoleniową, z radykalnymi różnicami w stylach życia samych Polaków. Mam też poczucie, kiedy obserwuję debatę publiczną w Polsce albo poziom napięcia emocjonalnego w samych polskich rodzinach. Przecież od ładnych paru lat bardzo trudno nam czasem wytrzymać razem ze sobą przy niedzielnym obiedzie, powiedzmy sobie. I kiedy obserwuję te zjawiska, przypominają one naprawdę jakiś mentalny, wewnętrzny dżihadyzm, bo mam wrażenie, że nie jedna mentalna bomba jest rozsadzana w umysłach Polaków i w relacjach międzyludzkich, w polskim środowisku, w polskim społeczeństwie, to warto się także zastanowić nad tym, jak ta solidarność wygląda w tej naszej mikroskali, bardzo etnicznie jednak czystego społeczeństwa. Mam też poczucie, że w związku z tymi wszystkimi problemami, o których mówię, my się stajemy naprawdę jakimiś perfekcyjnymi spadkobiercami, to zabrzmi może teraz prowokacyjnie, ale Hitlera i Stalina. Nigdy w historii, ale pozwoli, ale proszę mi, niechże pani pozwoli mi skończyć, ponieważ chciałbym dokończyć moją myśl. Chciałbym dokończyć moją myśl, więc proszę pozwolić mi skończyć. Czy my możemy porozmawiać? Co mam przez to na myśli? Kilka, oczywiście, że tak.
Oczywiście, tak, tak. Czy, tak. Czy możemy odsłuchać tak, się? My nie musimy się zgadzać, nikt nas nie obowiązuje. Dawno w Polsce, dawno w Polsce. Chwileczkę. Mhm. Dobrze. Dziękuję dawno bardzo. W Polsce nie mieliśmy do czynienia z taką czystością etniczną, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Byliśmy przez wieki bardzo zróżnicowanym etnicznie społeczeństwem. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów mamy do czynienia z takim etnicznym monolitem. I oczywiście nie nasza to zasługa, zostaliśmy wrzuceni w taki świat i jesteśmy wynikiem dzisiaj, czy konsekwencją bardzo okrutnej wobec nas historii. Ale to nie zmienia faktu, że z dużą trudnością dzisiaj przychodzi nam skonfrontować się z tą innością i zacząć czytać naszą najnowszą historię. Dlatego myślę sobie, że przydałoby nam się powrócić do idei solidarności, ale solidarności o wiele bardziej skomplikowanej, aniżeli ta nasza bardzo familiarna, nasze bardzo familiarne wyobrażenia o życiu społecznym. Kiedy porozumiewamy się, rozumiemy, wyznajemy te same wartości, te same style życia, nie jesteśmy już takim społeczeństwem. Teraz procesy globalne, z którymi mamy do czynienia, których jesteśmy uczestnikami, powodują, że nie da się już dziś utrzymać, powiedzmy sobie, i tej czystości etnicznej, i tego modelu życia, do którego mentalnie bardzo się przyzwyczailiśmy. Umiejętnością mądrego organizmu państwowego jest radzić sobie i sterować także, czy brać udział w pewnych procesach kosmopolityzacji, globalizacji, które są dzisiaj faktem, a z którymi mamy ogromne problemy. Od naszej umiejętności poradzenia sobie także z uruchomieniem pewnych mechanizmów integracyjnych, także migracji, przed którą nie unikniemy, przed którą nie uciekniemy, to jest dla mnie sprawą dość oczywistą, zależy także przyszłość jakości życia w Polsce, powodzenia Polski i polskiego społeczeństwa. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał zakończyć, panie profesorze, jeżeli mogę, bym chciał poprosić panią dyrektor Witkowską o zakończenie pracy panelu, jeżeli można poprosić PowerPoint, stawiając kropkę nad i z punktu widzenia Pomorza i Gdańska i sytuacji, gdzie rozwój gospodarczy, zatrudnienie waży się w znaczący sposób. Pani dyrektor. Ja muszę tylko jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj pani zareagowała. Ja myślę, że tak, to było niefortunne bardzo określenie. To było bardzo niefortunne określenie i chciałbym też podkreślić wyraźnie, że jesteśmy społeczeństwem monolitycznym, kulturowo i etnicznie, ale nie stało się to w wyniku procesów siłowych, które albo eliminowałyby ludzi, albo dokonywałyby gwałtu na ludziach, albo dokonywałyby innego rodzaju krzywdy. To znaczy tak, my jesteśmy mimowolnym produktem procesów, które zaszły w czasie wojny i mimowolnym produktem procesów, które zaszły po wojnie. Fakt, że jesteśmy społeczeństwem kulturowo monolitycznym, w znacznej mierze kulturowo monolitycznym, dzisiaj w Europie jest faktycznie unikalny, ale nie jest to żadne obciążenie dla nas. Ani nie jest to żaden specjalny powód, żeby się tym cieszyć. To jest fakt i z tym faktem musimy żyć. To znaczy nie jesteśmy społeczeństwem zróżnicowanym. Jesteśmy w jakiejś mierze w znacznie lepszej sytuacji niż wiele innych społeczeństw, które musiały przyjąć cudzoziemców i które sobie z nimi nie poradziły. Nie ma powodu, żebyśmy temu zaprzeczali. Nie ma powodu również, żeby się tego wstydzić. To są historyczne procesy, które zaszły. One, jak mówię, dla pana, nawet dla mnie, to jest historyczna zaprzeszłość. Więc proszę przyjąć to ode mnie, że uważam to oświadczenie za niefortunne, ponieważ nie, Polska absolutnie nie może być oceniana w tych kategoriach. Dziękuję bardzo. Znaczy, jedna uwaga. Jałta, Poczta, aha, to są te elementy. Tak, tak, tak. I mówiłem o konieczności dziejowej, której zostaliśmy poddani, to, żeby było jasne. Natomiast chcę... Dziękuję bardzo.
Pomaga mi pani uświadomić sobie wszystkie konsekwencje. Dobrze? Chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj pozbawieni, i to jakby mówię też językiem opisowym, jakby to jest uwaga deskryptywna, jesteśmy dzisiaj pozbawieni także bardzo wielu umiejętności radzenia sobie w sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy. I to jest kolejna konieczność, z którą dzisiaj, czy tego chcemy, czy nie, musimy się skonfrontować. Właśnie ze względu na fakt, że pozbawieni jesteśmy tych doświadczeń, którymi jeszcze kiedyś były naszym udziałem. Jakby to jest sens myśli, którą chciałem zawrzeć w tym, co mówiłem. Proponuję, żebyśmy przeszli ponad. Pani dyrektor, mogę poprosić? Dziękuję bardzo. Ja też nie będę mówić o uchodźcach, raczej poproszona zostałam tutaj, żeby mówić o migracjach, czy polityka migracyjna jest nam potrzebna. Ja chciałam Państwu przedstawić, to jest taki pierwszy z wykresów, na którym my pokazujemy liczbę oświadczeń zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. To jest legalny wymóg, żeby móc formalnie zatrudnić. Żeby krótkotrwałe zatrudnienie można było podjąć w kraju. Ja tu odnoszę tylko do województwa pomorskiego. To trzeba, pracodawca musi złożyć takie oświadczenie o zamiarze zatrudniania cudzoziemców. Jak Państwo widzicie, w roku 2010 w ciągu całego roku było 3000 takich oświadczeń. W roku ubiegłym było ponad 25 takich oświadczeń. To oznacza, że 25 tysięcy, w szczególności tutaj to są, mówię o w większości przypadków, ponad 95% są to obywatele Ukrainy, ale również Rosja, również Łotwa, również Mołdawia, Armenia. Natomiast proszę zwrócić uwagę, w pierwszym kwartale tego roku tych oświadczeń jest już 13. Pomorski rynek pracy potrzebuje rąk do pracy. Tak się dzieje. Tutaj jakby, jeżeli ktoś mógłby pomyśleć, jeżeli ktoś by powiedział, że to jest zastępowanie, otóż nie. My też obserwujemy spadek bezrobocia, spadek liczby bezrobotnych. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy jest coraz mniejsza. Liczba ofert pracodawców, które wpływają do urzędów pracy, w marcu poza jednym miesiącem, marcem roku 2008, była najwyższa. Jest rekordowa liczba ofert. Nasi pomorscy przedsiębiorcy potrzebują ludzi do pracy. Chciałam Państwu powiedzieć, że w tym roku, w roku 2016, liczba pracowników, którzy będą wchodzić na rynek pracy, będzie o prawie 5% osób w wieku 18-24 lata, będzie o prawie 5% mniejsza niż w roku ubiegłym. Tych osób nie będzie. I teraz dwa słowa. To jest konsekwencja tego, że mniej się urodziło, tak? To jest konsekwencja tego, co się urodziło. To jest konsekwencja demografii i jak Państwo sobie zdacie sprawę, jeżeli my mówimy o takim horyzoncie czasowym 2030 rok, 2035 rok, to my już wiemy, o czym my mówimy. Dlatego, że nie przybędzie nam obywateli ani naszego regionu, ani Polski, bo wszyscy, którzy mieli się urodzić i osiągnąć ten wiek, żeby być w tym wieku produkcyjnym, to oni już są. To jest tylko kwestia, ile z nich zostanie, ile wyjedzie na przykład do krajów Europy Zachodniej, tam podjąć zatrudnienie. Proszę następny slajd. Chciałam Państwu pokazać, jak się dzieje, jak się będzie zmieniała liczba osób w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim. Rok 2013, liczba osób 1 455 000 osób w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim, jest to liczba rzeczywista, bo wtedy było prognozowane, ale jakby one się mogą różnić, dlatego że jednostkowo, dlatego że wiecie Państwo, zdarzają się jakby różnego rodzaju i zgony w tym i tym, ale to są tak niewielkie różnice. Tu jest, proszę Państwa, podane, jeżeli chodzi o wiek emerytalny. Pierwsza kolumna to jest tradycyjne ujęcie wieku, czyli 60-65 lat. I kolumna druga, nowe ujęcie, czyli 67 lat. Oczywiście to nowe ujęcie 67 lat powoduje, że tych osób na rynku pracy jest więcej, tym niemniej i w jednym i w drugim przypadku. W pierwszym przypadku to jest około 110 tysięcy, w drugim przypadku to jest 21 tysięcy, czyli tyle w liczbach, w wartościach bezwzględnych brakuje nam tych osób na rynku pracy i one już się znikąd nie pojawią, bo nas nie ma, myśmy się już urodzili. Pokolenia, jakby przyrost naturalny, który się w tej chwili odbywa, oczywiście on będzie skutkował podjęciami pracy za lat 18, 20, 25. Proszę następny.
I proszę Państwa, to tak wygląda w poszczególnych latach. Proszę zwrócić uwagę, rok 2015-20 to nie jest żadna odległa perspektywa. 2015 to jest rok ubiegły, jesteśmy w 2016 i jeżeli utrzyma się ten wiek emerytalny, my w tym roku, do roku 2020 będzie nam brakowało 52 tysiące osób, które w wieku produkcyjnym na naszym tutaj regionalnym rynku pracy. Jeżeli według nowego wieku emerytalnego, to będzie to 16 tysięcy. Tak jak Państwo widzą w poszczególnych latach, tak naprawdę jeżeli nawet przyjmiemy, że nowy wiek emerytalny 67 lat się utrzyma, to będzie to brakowało nam tylko 21 tysięcy osób w wieku produkcyjnym, ale też proszę zwrócić uwagę, nie trudno stąd wyciągnąć wniosek, że 90 tysięcy osób, pracowników, którzy będą pracowali, bądź będą musieli jeszcze pracować do osiągnięcia wieku emerytalnego, to będą pracownicy powyżej 60 roku życia. Proszę następny slajd. I proszę Państwa, i tutaj tak chciałam Państwu pokazać, jak wygląda województwo pomorskie, Polska na tle Europy. Tutaj jakby tym bardzo ciemny, to jest regionalny wskaźnik zmiany demograficznej, indeks, który pokazuje jak szybko i jak głęboko będą zachodzić zmiany demograficzne w poszczególnych obszarach. I tutaj proszę Państwa indeks ten 0,59 dla województwa pomorskiego jest indeksem dobrym. Mamy oczywiście, to jest indeks lepszy niż reszta kraju, mamy zawsze się charakteryzowaliśmy wyższym przyrostem naturalnym, ale również dodatnim saldem migracji. Województwo pomorskie uchodzi za województwo, gdzie się dobrze żyje. Dużo jest uczelni, dużo ludzi przyjeżdża tutaj studiować i pozostaje. Ale proszę zwrócić uwagę, całe wschodnie Niemcy mają bardzo wysoki indeks, ten indeks zmiany demograficznej. Tam po prostu potrzeba będzie ludzi do pracy bardziej niż u nas. Pokazuje to w takim kontekście, że choć nie jesteśmy w najgorszej sytuacji, to już dzisiaj wiemy, że tak jak mówię, między 21 tysięcy a 110 tysięcy osób zdolnych do pracy, czy w tym wieku produkcyjnym będzie mniej, a jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że jakby będzie jakby ssanie z zachodu Europy na pozyskiwanie pracowników. Tak jak nam zależy na tym może bardziej w większości, bo to jest blisko i jakieś bardziej zbliżone kulturowo, to jest Ukraina, tak myślę, że ten kierunek migracji może być z Polski, z kraju na zachód. I teraz czy potrzebna jest polityka migracyjna? Oczywiście, że jest potrzebna polityka migracyjna, bo my tutaj mówimy dzisiaj, tylko mówimy o liczbach, o tym, co już jest, jakby nie podlega dyskusji, ale w momencie, kiedy chcemy mówić o budowaniu dobrobytu, o rozwoju województwa pomorskiego, to rzeczywiście może się okazać, że nam tych rąk do pracy będzie potrzeba znacznie więcej niż to by wynikało z tych danych. Jaki jest Pani wniosek, gdybyśmy mogli być muchą na ścianie najwyższych władz pomorskich, miejskich i powiedzieć im, co trzeba zrobić, to co Pani doktor by w takim razie przepisała jako lekarstwo? Myślę, że to jest trudne pytanie, tym bardziej dla mnie jest to bardzo trudne pytanie. Tym niemniej jedno możemy tutaj stwierdzić, ja to mogę z całą pewnością powiedzieć, że będzie brakowało nam Polaków, obywateli polskich w wieku produkcyjnym do tego, żeby budować tutaj i pracować. Jedno, ja może odpowiem tylko na to pytanie szybciutko. Proszę Państwa, ja na przykład w związku z tym, że to są oświadczenia, o których mówiła Pani Dyrektor, trzeba sobie jasną sprawę, że w tamtym roku to było ponad 800 tysięcy oświadczeń w zakresie całego państwa, natomiast nie znaczy to, że 800 tysięcy Ukraińców do Polski przyjechało. Mój szacunek, jeśli chodzi o liczbę Ukraińców w Polsce, studenci, biznesmeni, osoby, które są turystami, ale w dłuższym okresie coś tutaj robią, plus oświadczenia, to jest maksymalnie 500 tysięcy w tamtym roku. To i tak jest dwa razy więcej niż było w poprzednim roku, tu jest tendencja ważna, a liczba też jest znacząca. Natomiast co jest przed gigantycznym dla nas wyzwaniem? O te osoby przyjeżdżają na 6 miesięcy, są tak zwane pułapce, czyli oni ciągle
ciągle migrują. 6 miesięcy wracają, 6 miesięcy wracają, 6 miesięcy wracają. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Ja dzisiaj jestem zwolennikiem takiej tezy, żebyśmy zaczęli przekształcać migrację sezonową, tą okresową, w migrację stałą. Po prostu, jeżeli na przykład te osoby w ostatnich 3 latach zebrały sobie 1 rok płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, spłaciły podatki, powinny dostać prawo do pobytu na 5 lat z prawem zmiany pracodawcy. I ten instrument załatwia nam tą kwestię. Tak? Mamy one, wychodzą z oświadczeń, płacą podatki, płacą składki na ubezpieczenie społeczne i są bezpieczne, ponieważ w przypadku oświadczeń jest problem, ponieważ są przypisane do pracodawcy. Pracodawca, jeżeli chce ich zwolnić, oni nie mają co tam, powinni po 3 dniach wyjechać z formalnego punktu widzenia. Jest taki niby model w ustawie cudzoziemca, który coś im tam umożliwia, można o tym zapomnieć, nikt tego nie realizuje. Natomiast tak naprawdę powinno opuścić, tak? Bez sensu. Tak? One wiadomo, że nie opuszczą, bo zaciągnęły zobowiązania do swoich rodzin. To jest dokładnie to samo, proszę Państwa, ostatnie zdanie. To jest to samo dokładnie, co zrobiły Niemcy z Polską w roku 90. Mianowicie otworzyły częściowo swój rynek pracy dla Polaków. Dzięki temu my, nasze rodziny mogły poprzez tak zwane remittance, czyli przez pieniądze, utrzymywać swoje rodziny w Polsce. W momencie tej zmiany rosnącego bezrobocia, wszystkich tych problemów, które były. My robimy dziś dokładnie to samo z Ukrainą. Pozwalajmy pracować w Polsce, wysyłać pieniądze na Ukrainę, po to, żeby wesprzeć to państwo, które państwo jest w konflikcie z jednym z najpotężniejszych mocarstw dzisiaj na świecie i państwo, które tak naprawdę gigantyczne problemy ma dzisiaj. Tak? Więc to jest jakby nasza odpowiedzialność też za tą solidarność europejską. Ja wśród moich kolegów, jeżeli mówimy o solidarności, mówią mi o tym, Polska nie jest solidarna z uchodźcami. Mówię, owszem, macie racji, ponieważ nie wypracowaliśmy sobie normalnego modelu, ale z drugiej strony jesteśmy solidarni z Ukrainą, ponieważ powodujemy to, że zapraszamy ich do siebie do pracy oraz transferujemy pieniądze, wstrzymując to państwo w kierunku europejskim. Taki element możemy również zważyć, mówiąc o migracji, wchodząc na Ukrainę. Przepraszam, że tak szybko. Bardzo dziękuję. Panie profesorze. Bardzo króciutko, ta sprawa jest taka. Nie mamy wystarczająco obywateli w Polsce. Po pierwsze dlatego, że bardzo dużo Polaków wyjechało. Polacy, którzy wyjechali na przykład na wyspy, są migrantami, nie są uchodźcami. Teraz to, o czym mówimy w odniesieniu do stukania do bram Europy, i pan profesor implicite to powiedział, to są uchodźcy, to są ludzie, którzy się przemieszczają w sposób zupełnie inny. I teraz na pewno brakuje nam polityki, ale na pewno również z punktu widzenia państwa polskiego należałoby się zastanowić nad tym, czy lepiej jest inwestować w politykę prorodzinną, czy lepiej jest inwestować w politykę integracji cudzoziemców. Bo ja osobiście bym zainwestował w politykę prorodzinną. Proszę Państwa, ja bym prosił o dosyć krótkie, zwięzłe wyrazy, ale żebyśmy próbowali dyskutować ze sobą, dobrze? Najpierw będzie Pani, później będzie Pan. Dziękuję bardzo, nazywam się Małgorzata Borysewicz. Proszę Państwa, ja chciałam krótko powiedzieć, bo rozmawiamy, zaczęliśmy tę rozmowę do momentu, kiedy mamy problem. Natomiast myślę, że o wiele ważniejsze jest to, żeby sobie uświadomić, skąd mamy ten problem, dlatego, bo historia uczy i po prostu to są błędy, których nie powinniśmy powtarzać. Polska generalnie, wiemy, nie będę tu się rozwijać, ale zawsze była gościnna, zawsze przyjmowała. Przyjmowała Żydów wtedy, kiedy nikt ich nie chciał. My wszyscy jesteśmy wychowani na wartościach chrześcijańskich, więc jeżeli komuś się coś dzieje, to każdy z nas podejdzie, pomoże, obojętnie jaki jest kolor skóry, bo nie o to chodzi. Ja osobiście uważam i podejrzewam, że większość ludzi pomoże rodzinie, która rzeczywiście jest w biedzie, która potrzebuje chleba, potrzebuje domu, potrzebuje pracy. Natomiast generalnie sytuacja jest trochę inna. Znamy internet, wiemy jak wygląda w Szwecji, wiemy jak wygląda we Francji, wiemy po prostu co się dzieje w Niemczech. I my się kompletnie nie uczymy na tych błędach, to tak po prostu jakbyśmy nie wyciągali żadnych wniosków. Uważam, że państwo, nasze państwo, to jest organizacja, która ma chronić nasze życie, nasze mienie i nasze dzieci. I pierwsza podstawowa sprawa to jest ta, że mamy chronić siebie, a jeśli jesteśmy w stanie to zrobić i zostanie nam środków i sił, to mamy pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Natomiast widzimy, że dużo uchodźców przychodzi, młodych ludzi, w wieku po prostu młodych, silnych i jest to zadziwiające, czy rzeczywiście, którzy w zasadzie nie chcą, wiele jest filmów, którzy oni nie chcą chleba, oni nie chcą
niczego. Oni mają pieniądze, oni mają komórki, tak jak pan mówił, bo teraz przecież oczywiście są satelity, wszędzie jest dostęp i do internetu, i do komórek. Więc jest to sytuacja trochę dziwna i ja bym chciała zapytać po prostu, dlaczego Europa i dlaczego nie pomogła w momencie, kiedy rozwijała się ta wojna, bo tam nie ma kataklizmów, to znaczy kataklizmów naturalnych, nie ma braku wody, nie ma takich rzeczy, tylko po prostu sprowokowana została wojna. I w tym momencie może trzeba było dokonać pewnych nacisków, pewnych rozmów, pewnych wpływów, żeby pomóc tych ludziom odzyskać swój kraj i swoje miejsce. I tak jak tu koleżanka powiedziała, ich najbliższy sąsiad bogaty nie przyjmuje w ogóle uchodźców do siebie. Więc ja się pytam, a poza tym przyznam, że tu taką pewną nielogiczność zwróciłam uwagę na to, bo pan twierdzi, że jesteśmy narodem, który jest niekosmopolityczny, nienowoczesny, a z drugiej strony tutaj pan uważa, że no, dobra sytuacja jest ta, że nas to jeszcze nie dotyczy. Więc właściwie to o co chodzi? Czy my mamy być kosmopolityczni, żeby nas to dotyczyło? No jestem zdziwiona i bym prosiła o jakieś... Będziemy próbowali wziąć kilka pytań. Proszę pana, pan prosił o głos. Zapraszam. Pani już tutaj bardzo dużo tych pytań postawiła, ale ja mam konkretnie do pana ambasadora. Teraz się troszkę zmieniła historia, jeżeli chodzi o wchodzenie uchodźców i przyjmowanie do krajów europejskich. Ta nowa wersja jest. No co by to nie było, gdyby jest problem syryjski, libijski i te wszystkie inne problemy na miejscu rozwiązać. Ta sytuacja się rozwija dość szybko, tam zaczynają płynąć pieniądze. Część ludzi, wróciłem przedwczoraj z Niemiec, nawet już myśli, co by było, gdyby można było wrócić. Ludzie się dowiedzieli co nieco o naszym kraju, także on jest, mi powiedział młody człowiek tak, no po co ja mam tutaj przyjeżdżać, jeżeli wy stąd wyjeżdżacie. To on widział, był w Anglii czy w Niemczech, niestety. Polacy wyjeżdżają i mamy tą reklamę co nieco, że my szukamy gdzie indziej naszego miejsca. I nie wracamy tak chętnie z powrotem, dlatego też jest jednym z punktów. No to nie, to my nie przyjedziemy tu, żeby stąd wyjechać iść dalej. Ja myślę, że większość tych ludzi, którzy dzisiaj się znajdują w obozach tureckich, w Libanonie i w Jordanii, myśli zupełnie poważnie, jeżeli mają rodziny, a rodziny szczególnie, o powrocie. Tylko tam jest bałagan. To jest przeolbrzymi bałagan. Amerykanie i Rosjanie są tym problemem, a my tutaj mamy to na co dzień. Oni go nie załatwiają. Druga wypowiedź, że wchodzimy w świat międzynarodowy i polityki międzynarodowej. Bardzo zapraszam pana. Dziękuję za głos. Szanowni Państwo, moja godność Andrzej Skiba. Teraz wygłoszę prywatny pogląd, ponieważ na co dzień zajmuję się kwestią debat publicznych i to jest tylko i wyłącznie moje prywatne oświadczenie, jeżeli chodzi o tę tematykę. Pani mówiła chociażby o wątku przyczyn, prawda? Przyczyn imigracji czy przyczyn uchodźstwa. To są bardzo ważne tematy i też bardzo ważnym jest to, żeby na dwa pojęcia uwagę zwrócić. Na pojęcie imigracji i na pojęcie uchodźców. Uchodźca jest człowiekiem, który zawsze uchodzi, ponieważ jest zagrożenie dla życia, zagrożenie dla zdrowia. W takiej sytuacji bezsprzecznie jestem zdania, jako chrześcijanin, że takim ludziom trzeba pomagać. Pomagamy zawsze słabszym. Proszę? Nie chrześcijanie? Również. Po prostu mówię teraz jako chrześcijanin, jako Andrzej Skiba, tak? W tym momencie. Natomiast kwestia imigracji jest kwestią znacznie bardziej złożoną. I o ile o wątku uchodźców być może będziemy mówili, bo być może będą w Polsce, być może nie, to jest kwestia znacznie bardziej otwarta, to kwestia imigracji jest kwestią, która już jest obecna. To jest te właśnie 10-15 tysięcy osób w Polsce. I bardzo dobrze, że są dyskusje, że jest konkretny model, że są konkretne propozycje, co z tą całą kwestią zrobić, ponieważ to zagadnienie dotyczy nas już dzisiaj. Natomiast odnośnie pani słów, odnośnie słów pana. W tym momencie chciałem naprawdę się pod państwa wypowiedzi bardzo to podłączyć z jednej prostej przyczyny. My powinniśmy też zauważyć, oczywiście solidaryzując się, oczywiście dając wsparcie ludziom potrzebującym, powinniśmy zauważyć, skąd wzięła się tak naprawdę i skąd bierze się i brać się będzie niestety prawdopodobnie jeszcze duża fala ludzi, którzy uciekają z terenów wojny. Proszę państwa, ile państw na Bliskim Wschodzie w ostatnich latach zniszczono? Libia, Syria, Irak. Można tego więcej wymieniać. Pan profesor słusznie mówił o wątku rosyjskim, ale
Rosja nie jest jedynym złem tego świata. Istnieją również inne państwa, które rozpętały wojnę i które zniszczyły państwa, które owszem, miały swoje lepsze lub gorsze władze. Znamy sytuację z regionu i wiemy, jak to wyglądało. Ale pamiętajmy też o tym, że ta wojna w Syrii czy w Iraku, w Afganistanie, skąd była nasza bohaterka z pierwszego filmiku chociażby, ta wojna wciąż tam trwa. Więc przede wszystkim zróbmy porządek w tamtych państwach. Pomagajmy ludziom, którzy potrzebują pomocy, ale dajmy im szansę na normalne życie również w ich państwach. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Ciechorski. O sobie powiem tyle, że jestem właścicielem firmy w Hongkongu i finansowej firmy i na własne oczy od lat oglądam te kwestie, które tutaj Państwo omawiacie. Takie tylko krótkie uwagi. Do profesora Duszczyka. Pan prosił o wskazanie konkurencyjnego modelu zachowania się wspólnoty europejskiej wobec obecnej fali emigracji. Otóż trochę żartując, a trochę mówiąc serio, ten model dostarczył nieżyjący już Muammar Kaddafi, który miał pewne ambicje intelektualne. Jak wiadomo, napisał zieloną książeczkę i tak dalej. No i on powiedział, że wspólnota europejska jest właściwie inkarnacją imperium rzymskiego, dawnego imperium rzymskiego. A Morze Śródziemne jest właściwie morzem zewnętrznym wspólnoty europejskiej. I dopóki Wspólnota Europejska nie uświadomi sobie, że władza właściwie, na razie mentalnie, cywilizacyjnie, ale powinna też władać wojskowo tym obszarem, a na resztę obszaru powinna wpływać w aktywny sposób cywilizacyjny, no to problem będzie narastał po prostu, najzwyczajniej w świecie. Tak? Obecne kierownictwo, czy ludzie, nazwijmy to tak, którzy są w mediach nazywani przywódcami europejskimi, no w sposób ewidentny intelektualnie nie są w stanie sprostać tym problemom, temu zagadnieniu. Tak? To jest jedna kwestia. Druga kwestia. Profesor Misztal wspominał o wspólnocie, wartości i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to bardzo pięknie. Oczywiście profesor doskonale, zresztą znam z literatury pogląd profesora. No, wspólnota europejska w części jej zachodniej no, w sposób ewidentny zaprzecza w praktyce swojemu korzeniowi europejskiemu, tak? Znaczy chrześcijańskiemu. Najstarsza córka kościoła, Francja, no jest w stanie beznadziejnym zupełnie. Tak? I na dwóch przykładach, znaczy przykłady, które każdy mógł obserwować, jeśli tylko ogląda telewizję. Atak na paskudne pismo, to... Tak, właśnie, obrzydliwe pismo, właściwie czyste chamstwo, można powiedzieć. Ktoś to czyta, to sobie zda sprawę. Czym zaskutkowało? No oczywiście absurdalny pochód, prawda, na czele z tak zwanymi przywódcami europejskimi. Ale telewizja pokazała, i to jest ta rzecz, na którą chcę wskazać, jedna telewizja, francuska, taki oto widok. Wokół kościoła Notre Dame ustawił się szereg ludzi z twarzą do tego kościoła, nie plecami, twarzą. I oczekiwało nie wiadomo na co, może na cud, może na pojawienie się Najświętszej Marii Panny, nie wiadomo. Następny atak na słynny Bataclan, prawda, rzeź większa niż poprzednia. I co się stało? Nagle urządzono mszę żałobną, tak? W tym kościele, właśnie w tym kościele. Żadna telewizja francuska na Francję tej mszy nie transmitowała. Tak się śmiesznie złożyło, że telewizja polska, ten trzeci program informacyjny, nawet dodano tłumacza z francuskiego, że można uczestniczyć. Kto we mszy, i to jest ten drugi przykład pokazujący nędzę, moralną nędzę Unii Europejskiej. Kto we mszy uczestniczył? Uczestniczył człowiek, który właściwie jest rodzajem zbrodniarza moralnego. Przepraszam, że mówię to do dyplomaty, ale były prezydent Francji, Valéry Giscard d'Estaing, człowiek, który przyłożył rękę do tego, żeby w dokumentach unijnych nie znalazło się stwierdzenie o tym, iż korzeniem Europy jest dziedzictwo chrześcijańskie, prawda? Ten człowiek to zrobił, tak? I pojawia się na mszy za osoby, które po prostu wyrżnięto w imię jakiejś fanaberii. Państwo francuskie, które ma obłędną ideę laicyte, czyli świeckości, wpływania do świeckości, sobie z tym kompletnie nie radzi. Natomiast czego tłumacz nie przetłumaczył? Ten, który tłumaczył
przebieg mszy świętej w kościele Notre Dame. Nie przetłumaczył ostatniego słowa, które wygłosił arcybiskup Paryża, kardynał Wentworth. Otóż ten kardynał pozwolił sobie na żarcie. Podziękował za udział i mówi, no to następnym razem chyba się spotkamy z okazji kongresu ekologicznego, prawda, który jest ważny. I oczywiście, tak się odbyła taka rzecz. Czyli mówiąc najkrócej, dopóki nie pojawi się głęboka krytyka, kulturowa krytyka obecnych działań wspólnoty europejskiej jako tak i owej oligarchii intelektualnej, która ulokowana jest w Brukseli i gdzie indziej jeszcze, tak? Oraz popleczników tej oligarchii w krajach pomniejszych, takich jak na przykład nasz kraj, tak? To Europa jest skazana na po prostu degenerację moralną, intelektualną i kulturową. Dziękuję. Dzień dobry, Dawid Pierczyk, Akademia Morska się kłania. Proszę Państwa, chwilkę się przysłuchuję i troszeczkę jestem przerażony, że takie głosy są na sali. W końcu, gdyby nie migracje, to by nas tu nie było. Myśmy z Azji tu kiedyś przyszli, znaczy nasi potomkowie, tak? No może pani nie, ale statystycznie większość Polaków to jednak są potomkowie tych ludów słowiańskich, które tu migrowały ze środkowej Azji. Mnie zastanawia tak naprawdę jedno. Mówicie państwo w skali makro, a nie zastanawiacie się w skali mikro, jakie są korzyści z migracji, tak? Jesteśmy narodem, który jak ma 1000 lat historii, jakby popatrzeć, to tych władców takich, którzy byli od naszych pochodzący wybitni, to jest bardzo niewiele, bo Jagiełło w końcu był, jakby nie patrzeć, Litwinem. Był taki książę Siedmiogrodu, który też się wsławił, który też nie do końca był Polakiem. Więc dlaczego my w ogóle nie dostrzegamy tych szans? Jesteśmy w mieście, które przez wieki słynęło z tego, że tu przyjeżdżali Holendrzy, Szkoci, Polacy, Żydzi. Proszę Państwa, w Gdańsku przed wojną mieszkało 15 000 Polaków, tak? Oczywiście pojawiła się potem chora ideologia, to jest XIX wiek, to jest w ogóle, popatrzcie Państwo, w XIX wieku w ogóle się robi pojęcie narodu. Wcześniej mamy Kopernika, który jest Niemcem, a który świetnie służy polskiemu władcy, tak? Dlaczego my pozwalamy sobie takie kalki? Któraś z pań mówi, że wiemy, co się dzieje w Niemczech. Nie wiemy, co się dzieje w Niemczech. Państwo się posługujecie przekazem medialnym. W Niemczech ocenia się, że jest 1,5 do 2 milionów muzułmanów. Niemieckie Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego ocenia, że tego najbardziej ortodoksyjnego odłamu to są 2000 ludzi. Maksymalnie, może 3. Więc co my wiemy? My wiemy to, co nam media sprzedają, a nie jaka jest prawda. I proszę zobaczyć, mówimy, jaka jest emigracja roli. Nikt tu nie powiedział, że to może być pozytywne. Co robią Niemcy? Asymilują tych, co są lekarzami. Ludzie, którzy przybywają i przybywają w uczciwych, trzeba wyłowić i ich wykorzystać dla dobra. W Polsce podobno jest 500 000 Ukraińców. I co, państwo negujecie, że to jest pozytywna migracja? Przecież ci ludzie się przyczyniają do rozwoju naszego kraju. 2 miliony Polaków przyczynia się do rozwoju Wielkiej Brytanii, Niemiec i gdziekolwiek indziej. Oczywiście, że to dla Polski jest korzystne, to jest inna sprawa. Ale my też jesteśmy, słuchajcie, tymi, którzy korzystają z procesów migracyjnych, na przykład z wolnego przepływu ludzi w Unii Europejskiej. Ja jeszcze kiedy pamiętam, bo może młodo wyglądam, ale pamiętam te czasy, kiedy się stało z 5 godzin, żeby do Berlina wjechać. Na granicy się stało, była kiedyś taka granica. 2 tygodnie temu wróciłem z rodzicami z wizyty Polskie Góry plus Czechy, Słowacja. Moi rodzice mają po 70 parę lat. Ich pytanie było, jak już byliśmy z godzinę za granicą, a kiedy wjedziemy na Słowację albo kiedy wjedziemy na Czechy. My nie dostrzegamy, ile jest, słuchajcie, pozytywów. Nie potrafimy szukać. Oczywiście, obcy to łatwo, to też politycy wykorzystują. Uważam, to jest skandal. Że łatwo grać obcym, tak? Z obcego zrobić bandytę, z obcego zrobić przestępcę. A nie szukamy tych szans. Człowiek, który do nas przyjeżdża z uczciwymi zamiarami, jest dla nas wielką szansą. Również ten młody człowiek. Ja bardzo cenię, ja tak się zastanawiałem, dlaczego oni nie walczą. A takie jest pytanie, a dlaczego oni muszą walczyć? A może oni nie chcą walczyć? To jest pytanie. Czy każdy człowiek, jakby napadli na Polskę, musi być czuć się bohaterem i iść umierać za tą Polskę? Były takie świetne badania, które mówiły o tym, że połowa Polski powiedziała, żeby wyjechała, jakby ktoś nas napadł. To czemu oczekujecie państwo czegokolwiek innego od tych, słuchajcie, którzy migrują? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dużo tutaj mówiliśmy właśnie o tych wspólnych wartościach, ale padło też sporo tutaj takich głosów, że rzekomo muzułmanie, Syryjczycy, Irakijczycy, Afgańczycy mieliby tutaj przyjechać po nasz socjal i tak dalej, i tak dalej.
Ale z drugiej strony mówimy no właśnie o tych wspólnych wartościach. Był tu właśnie w kontekście wiary w procesy integracyjne. Ja się zastanawiam zwyczajnie nad tym, na poziomie wartości, bo moim głębokim przekonaniem jest to, że ludzie na całym świecie są bardzo podobni do siebie. Każdy z nas chce być kochany, mieć dom, chce żyć bezpiecznie, chce się samorealizować i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że nie ma różnic, jeżeli my mówimy, że takie różnice widzimy, to ja się trochę niepokoję. Bo patrząc, byłem wczoraj w ośrodku dla uchodźców pod Grudziądzem, mamy taki ośrodek, i rozmawialiśmy z grupą uchodźców z różnych krajów o tym, czego oni oczekują. Wszyscy mówili, że chcą zacząć pracę w Polsce. Wszyscy. Mam to doświadczenie, byłem w ośrodkach w Bremie, rozmawialiśmy z Syryjczykami, Afgańczykami i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy oni mówili, jak najszybciej rozpocząć pracę. Jak najszybciej móc realizować jakby swoje potrzeby. Nikt z nas, tak jak myślę, jeśli dobrze funkcjonujemy w sensie takim społecznym, nie chciałby korzystać z usług pomocy społecznej, nie chciałby mieszkać w schronisku, w zbiorowym zakwaterowaniu, bo to nie jest przyjemne doświadczenie. Ja wierzę w to, że ci ludzie, którzy mogliby czy chcieliby przyjechać do Polski, mają podobne nastawienie. A i to w sporym zakresie od nas zależy, od społeczności przyjmującej, a jak my ich tutaj przyjmiemy. No i proszę wybaczyć, no ale 7 tysięcy uchodźców w wymiarze niemal 40-milionowego kraju, nawet jeśli wszyscy z nich byliby muzułmanami, to jest, mamy naprawdę duży potencjał integracyjny. Ja chciałbym, żebyśmy przestali też rozmawiać o jakiejś wielkiej polityce, to znaczy, bo ci ludzie, oni tej wielkiej polityki nie rozumieją, oni uciekają. Ale to, że to są młodzi mężczyźni, no to nic dziwnego, to znaczy, no przez to może trzeba przypłynąć, tak, trzeba podjąć to ryzyko. Tak więc to nic dziwnego, że to młodzi mężczyźni, którzy biorą na siebie tą odpowiedzialność, no i no wykonują z zagrożeniem też zdrowia własnego i życia tą podróż tutaj do Europy. Znaczy, jedno zdanie, znaczy 17 września 1939 roku z Polski wyjechało 80 tysięcy mężczyzn. Pojechali na Węgrzy, tak? Tak, a więc... Państwa, nazywam się Leszek Pawłowicz, reprezentuję to Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, a do wypowiedzi właściwie to mnie wywołał mój były student, poprzedni rozmówca, także chciałem powiedzieć tak, że wydaje mi się, że problem imigracji i uchodźców jest problemem wielowymiarowym i dlatego te wszystkie wątki się przeplatają i w tych wielu wymiarach z mojego punktu widzenia jako osoby, która się zajmuje biznesem, finansami, trzy wymiary są najważniejsze. Z punktu widzenia takiego egoistycznego, nie tylko Pomorza, ale tego kraju, w którym żyjemy. Pierwszy wymiar to imigracja, a sprawa rozwoju gospodarczego Polski. Prawda? To jest kwestia, o której Państwo wiele mówiliście. Ostatni raport na temat braku rąk do pracy z punktu widzenia wzrostu gospodarczego w najbliższych 15 latach został opublikowany przez firmę Deloitte, prawda? Pan doktor Antczak wyliczył, że w ciągu najbliższych 15 lat, jeśli nie przybędzie do Polski 4-5 milionów imigrantów, to będzie hamulec dalszego wzrostu gospodarczego Polski.
Ja nie... Nie, dla mnie jest bardzo miłe, bo ja jestem z Kresów, prawda, i te kresowianki mnie się bardzo podobają. Ale nie sądzę, żeby to był główny powód. Inaczej mówiąc, irracjonalne jest z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski to, że nie mamy polityki imigracyjnej. Irracjonalne. To jest absolutnie irracjonalne. Ustawa o cudzoziemcach oczywiście nie jest taką przejawem takiej polityki. Każdy kraj, jeśli popatrzymy, który korzystał z imigrantów, a więc Niemcy, fala gastarbeiterów w latach 60., 70. dała ogromny input do rozwoju gospodarczego. To samo w Stanach Zjednoczonych. Tam, gdzie nie ma polityki imigracyjnej, jest irracjonalizm. To jest pierwszy wymiar. Drugi wymiar to jest wymiar z polskiego punktu widzenia, wymiar europejski. Prawda? Nasze stanowisko wobec polityki imigracyjnej, wobec uchodźców, które prezentujemy, właściwie brak tego stanowiska, w tej debacie europejskiej. I tutaj mnie się wydaje, patrząc na to z punktu widzenia takiego typowo finansowo-biznesowego, to dla mnie osobiście jest oczywiste, że ryzyko dezintegracji Unii Europejskiej jest tym, co jest dla nas najgroźniejsze. I z punktu widzenia ryzyka dezintegracji Unii Europejskiej, również to, co mówił mój były kolega, również profesor z uniwersytetu, uważam, że brak stanowiska, jasnego stanowiska w tej kwestii ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ogóle polskiej dyplomacji jest czymś irracjonalnym. I trzeci wymiar. To jest ten wymiar, o którym Państwo głównie rozmawiacie, to jest wymiar etyczny, prawda? Wymiar etyczny kraju, w którym żyjemy, kraju niby z kulturą chrześcijańską i również reakcje naszego społeczeństwa na to, o czym Pan profesor Misztal wcześniej wspomniał, na opinie i stanowisko Pani kanclerz Angeli Merkel. Ja z jej wystąpienia w Bundestagu zapamiętałem bardziej te słowa, że dla każdego uchodźcy w Europie powinno być miejsce. Nie to, że sobie poradzimy, prawda, czy że damy radę. Te sformułowania damy radę raczej się kojarzą z panią premier Polski, a nie z panią kanclerz. I tutaj bym chciał zwrócić uwagę na trzecią irracjonalność, taką, którą wydaje mi się, z którą ciągle mamy do czynienia. Patrzę również przez środowisko moich studentów. Otóż ten wymiar chrześcijański, miłości do bliźniego, o czym pani wspominała, jest zastępowany przez taką ideologię hedonistyczno-egoistyczną. My jesteśmy w tej chwili hedonistami i jednocześnie egoistami. I ta ideologia hedonistyczno-egoistyczna powoli wypiera w naszym kraju tą typowo kulturę chrześcijańską, kulturę pomocy bliźniego, o czym również świadczy brak jasnego stanowiska polskiego kościoła katolickiego w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Ja bardzo krótko, bo bardzo często się pojawiają ci młodzi mężczyźni jako emigranci. To polecam Państwu obejrzeć fantastyczny film o upadku NRD, o upadku muru i o uciekinierach w ambasadzie RFN w Pradze. Zasrano cały ogród tej ambasady, bo było tam 4000 osób, a ambasada nie wiem ile osób miała maksymalną pojemność. Że to była humanitarna katastrofa. I jakby Państwo spojrzeli na ten tłum, zwłaszcza Pani polecam to, tych ludzi, to byli młodzi mężczyźni między 20 a 30 rokiem życia. Ba, jest rozmowa z żoną jednego z tych młodych mężczyzn. I była oczywista decyzja w domu. On jedzie, my zostaniemy, zobaczymy, czy ci się uda. Wtedy
my za tobą pójdziemy. Także ten mit młodego mężczyzny dla mnie to jest bzdura. A druga rzecz, proszę spojrzeć na ten film, który oglądaliśmy. Były to osoby, które na piechotę szły ku jakiemuś lepszemu miejscu. Bo pierwsza rzecz, proszę się postawić w takiej sytuacji. Wiesz, są państwo mieszkańcami Gdańska. Co by państwa zmusiło do pójścia na piechotę, na przykład do Kaliningradu, porzuciwszy wszystko, tylko z tobołkami. Musi to być straszliwy tak, tak. A następną rzecz proszę sobie przypomnieć. Z jakiego okresu państwo pamiętacie filmy o właśnie takich Polakach, którzy idą na piechotę z jakimś workiem, z dobytkiem, czasami mają jakiś wózek, dla dzieci. Tę historię państwo przypomną, to jest wrzesień 1939 roku. To byli też uciekinierzy. Tylko tyle, że wewnętrzni. Czy jest... Ja przepraszam panią bardzo, ale już pani zajmowała głos dużo. Czy jest na sali, czy jest na sali pan senator Kazimierz Klein? Kleine? Nie ma. Dobrze. Proszę państwa, my musimy kończyć, bo o w pół do mieliśmy skończyć. Ja bym chciał pojechać troszeczkę po tym, tutaj zgodzić się z panem, co pan powiedział. Moja teściowa miała 15 lat, jak ją wywieźli do Syberii. I to było na piechotę, i to było wozem, i to było z końmi i tak dalej. I jakoś przeżyła później na przykład 8 lat w Tanganyice, bo jako młoda dziewczyna nie mogła w wojnie brać udział. Ktoś ją przyjął. I mi się wydaje, że czy my jesteśmy wierzący tej czy innej religii, w żadnej z tych religii, wbrew temu, co niektórzy mówią, nie ma tego, że ja mam zabijać następnego, a na sali są ludzie, którzy są innej religii. I mi się wydaje, że my musimy zrozumieć, co to znaczy, próbować rozumieć innych. I ja z tymi tobołkami się strasznie zgadzam. Te tobołki to jest coś niewiarygodnego. Większość osób, która była w moim salonie w 1981 roku, było płci męskiej poniżej 30 lat. Sorry, ale to tak jest. Więc co my mamy z tym robić? Ja bym chciał oddać dosłownie jednym zdaniem pojechać, bo inaczej państwo będziecie głodni. Ja tylko dla czystości myślenia chciałem państwu powiedzieć, że po pierwsze patrzymy na problemy migracyjne dzisiejsze. Ja rozumiem, że państwo się spieracie o interpretację przeszłości, o różne inne tego typu sprawy. Dzisiaj mamy przed sobą, ja jestem zwolennikiem realpolitik, polityki realnej. Dzisiaj mamy przed sobą następujące problemy. Milion albo miliony ludzi u bram Europy. Na pewno nie da rady ich wszystkich odstawić, jakkolwiek byśmy ich chcieli selekcjonować. Nie jest to realne. Na pewno oni gdzieś zostaną. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Są kraje, którym brakuje ludzi. Brakuje ludzi, brakuje rąk do pracy, brakuje obywateli. Na pewno, gdybyśmy historycznie patrzyli na to, niepotrzebne były wojny w Iraku, które rozchuśtały całą tę historię, ale to już dzisiaj jest kwestia przeszłości. To jest dzisiaj kwestia przeszłości. Dzisiaj mamy do czynienia z dynamiczną sytuacją na naszych granicach. Dzisiaj mamy do czynienia z depopulacją wielu krajów, łącznie z Polską. Mamy do czynienia z faktem takim, że Polacy korzystają z wolności przemieszczania się i nie można zabronić tym dziesiątkom tysięcy czy setkom tysięcy ludzi, którzy wyjeżdżają tu do Norwegii, a tu do Szwecji, a tu na Wyspy Brytyjskie. Powstają niewątpliwie luki. Pytania są takie. W jaki sposób naród ma się odtwarzać? Czy może przyjąć zewnętrzny kapitał ludzki? Oczywiście nie ma żadnego innego rozwiązania, także z punktu widzenia pracodawców, ale przede wszystkim z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa. I pytanie jest również takie, co państwo tutaj kilka razy nieśmiało powiedzieliście. Mamy za bliską granicą miliony
Ukraińców, w stosunku do których po pierwsze mamy bliskość kulturową, pewien rodzaj solidarności, który jest łatwiejszy do zrealizowania, a poza tym musimy sobie zdawać również sprawę z tego, że większe jest prawdopodobieństwo, że oni zapukają do naszych drzwi niż ci, którzy stoją o 2000 czy 2500 kilometrów od nas i którzy chcą jechać gdzie indziej. Ale fakt pozostaje taki. Europa jest pod naciskiem ludnościowym. Następuje zaklęśnięcie demograficzne w samej Europie. Nie produkujemy się wystarczająco, nie mamy wystarczająco dzieci. Umieramy, nie produkujemy dzieci, nie zastępujemy ich własnymi dziećmi. Potrzebujemy nowych sił witalnych, potrzebujemy również nowego impulsu do życia. Nie możemy wiecznie żyć tylko w sytuacji, w której wszyscy są pesymistami, bo wtedy się nie rodzą dzieci. I wtedy ludziom się nie chce pracować i wtedy ludziom się nie chce żyć. I to jest sytuacja na dzień dzisiejszy. Migracja jest tylko jednym z aspektów. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo, panie profesorze. Przyczyniliśmy się do tej destabilizacji naszym udziałem w wojnie w Iraku. Warto pamiętać o konsekwencjach kroków, które podejmujemy w polityce międzynarodowej. Myśląc o ilości migrantów, których Polska miała przyjąć i myśląc o prawie 40-milionowym społeczeństwie, nie przesadzajmy z naszymi obawami. Jestem przekonany, że stać nas na gesty integracji i przygotowania ciekawych modeli integracyjnych i praktykowania solidarności, a nie opowiadania tylko o solidarności jako naczelnej wartości, bo słowo solidarność pojawia się wszędzie tam, kiedy naprawdę pojawia się jej deficyt. Kiedy praktykujemy solidarność, nie musimy tego terminu w ogóle już nadużywać. Króciuteńko, proszę Państwa, ja znam masę świetnych przykładów polityki integracyjnej. 95% migrantów we Francji, w Niemczech jest zintegrowanych. Nie znam żadnego projektu, żadnego instrumentu polityki rodzinnej, który się sprawdził. Żadnego. Łącznie z 500+. Tak? Nie, w Polsce nie urodzi się więcej dzieci. Zapomnijmy o tym. Integracje się sprawdzają, część się nie sprawdza, ale większość się sprawdza. Proszę Państwa, przeszliśmy do języka debaty, który jest nieakceptowalny. Nieakceptowalny, absolutnie. Tak? Wydaje mi się, że wypowiedzi, akurat ja zrobiłem analizę ostatnio wypowiedzi wszystkich polityków, premierów i prezydentów. Tak? Język polskiej debaty nie jest najgorszy. Język debaty pana Zemana, pana Orbana jest nie do zaakceptowania. Ci ludzie mówią językiem, który musi spowodować gigantyczny konflikt. Musimy przejść do jakiejś innej debaty, ponieważ jeżeli nie zaczniemy mówić normalnie o migracjach, nigdy nie otworzymy się już na imigracji i przegramy. Po prostu przegramy. Po prostu przegramy jako państwo, jako wspólnota, jako wszystko. I ostatnio to, co chcę powiedzieć. Projekt Gdańska, który dla mnie jest rewelacyjny, tak, to jest absolutnie uczenie się na błędach. Tak? Ponieważ Francja, Niemcy, wszystkie te państwa mówiły o tym, to nie są ludzie, to są tylko siła robocza, która przyjedzie i wyjedzie. Gdańsk mówi następującą rzecz, to są ludzie, którym trzeba pomóc, trzeba zintegrować, zanim kiedy oni przyjadą. Oni się nauczą to robić i później Warszawa do nich przyjedzie, będzie się uczyć, jak robić od Gdańska. Tak? Przecież w Warszawie też nie jest źle, ale tysiące innych miast będą przyjeżdżały po to, żeby się uczyć od nich, jak integrować. Robicie świetną robotę i wydaje mi się, to jest absolutnie fantastyczna rzecz. I ostatnia rzecz do pana. Wie pan, jest taka teoria kolonializmu. Tak? Skończyliśmy w latach 60. z nią. Tak? Pytanie, czy do niej jeszcze wracamy? Czyli chce pan zaodebrać niepodległość tym państwom? Tak? No nie wiem. Tak? Moim zdaniem jest to absolutnie. No to musimy, ile milionów ludzi musiałoby znowu zginąć, żebyśmy odzyskali nasze kolonie w północnej Afryce. A nie do pana. Nie, pan mówił o odzyskaniu, o tym takim morzu wewnętrznym. Ja bym chciał powiedzieć o wartościach, to znaczy tutaj bardzo często pojawiało się hasło migracje w kontekście problemów, kłopotów. Ja trochę inaczej widzę migrację. Dla mnie migracje są szansą. To znaczy takie wartości jak otwartość, różnorodność, solidarność, one są istotne. Wszyscy my się tutaj, tak jak siedzimy, też różnimy od siebie. I uważam, że to jest dużą wartością. Niepokojąca jest dla mnie trochę dyskusja, kiedy mówimy, tak, sprowadźmy siłę roboczą, która jest nam bliska, kulturowa. Niepokoję się, to znaczy gdzieś tam wewnętrznie nie ma we mnie na to zgody. Szanowni Państwo, na świecie jest 1,6 mld muzułmanów.
także żyją w Europie. I słucham? Tak. Tak. Mamy także muzułmanów na sali. Ja nie widzę tej różnicy. Tak więc. Proszę pani. A między katolikiem. Proszę państwa. No to bardzo dobrze. Tak, proszę pani, ja się absolutnie z panią zgadzam, że trzeba odróżniać dobro od zła. Ale proszę pani, jeżeli wsadzamy stworzenie ludzkie do budynków i one są biedne, kulturalnie, finansowo i tak dalej, wynik tego we Francji jest, że jedna klatka schodowa się morduje z następną klatką schodową, bo ja jestem z klatki schodowej A, a pan jest z klatki schodowej B. I my jesteśmy tak samo, muzułmani, katolicy, laicy, wszystko co chcemy. I będziemy gwałcili dziewczyny z klatki B, bo ona nie jest z klatki A. Ale... Ale... Dobrze, ale tylko... Absolutnie. Ale... Mamy w głowie, proszę pani, że terrorysta to jest to samo, co muzułmanin, a ja przepraszam, to... Dobrze, okej. Okay. Pani dyrektor, ostatni głos. Ja bardzo króciutko, ja tylko chciałam powiedzieć, tutaj bardzo się solidaryzuję właśnie tu z panem i z panem profesorem, że po prostu zawsze patrzmy, jakby oprócz tych wszystkich problemów, które są związane z takim codziennym życiem, rzeczywiście patrzmy również jakby w kierunku korzyści, tak? Korzyści dla kraju. Jeśli mówimy o tym, że będzie nam brakowało tutaj ludzi, żebyśmy się mogli rozwijać, to będzie miało bardzo negatywny wpływ również i na życie każdego z nas, prawda? Czegoś nam będzie brakowało. Także patrzeć trzeba na migrację, ogólnie na to, żeby ta polityka migracyjna rzeczywiście ona była i była dobra w kontekście tak jakby rozwoju i poprawy naszego życia. Także dziękuję. Dziękuję pani bardzo. Więc ja bym chciał na koniec bym chciał państwu opowiedzieć. Ja bym chciał państwu opowiedzieć historię. Chciałbym opowiedzieć państwu historię o trzech wioskach. Jak się dochodzi w tych górach francuskich do pierwszej wioski, nie ma nic. W drugiej wiosce pisze, kafejka jest w trzeciej wiosce. Nie ma nikogo. W trzeciej wiosce pisze, zadzwoń, przyjadę za 15 minut. Czy to jest, co my chcemy, żeby było w Polsce? Bo jeżeli my nie podejmiemy tego wyzwania, że nas musi być więcej, to będziemy odwiedzali puste wioski, a może miasta. Jak pracowałem nad strategią miasta Gdańska, niektórzy mieszkańcy mnie się zapytali, a może w 30 roku ono będzie puste. To nie ja powiedziałem, to mieszkańcy powiedzieli. Odejdźmy z tym uczuciem, że my mamy odpowiedzialność za Polskę naszych synów i wnuków, naszych wnuczek i naszych córek. I co my możemy zrobić, ażeby oni mogli tu mieszkać? Ja tu nie mogłem mieszkać całe życie, bo ja miałem inne przejścia, ale większość z was moim zdaniem by chciała tutaj dalej mieszkać, a może nie będziemy tutaj mieszkali sami. Bardzo państwu dziękuję. Daliśmy prawie radę posłuchać się. Ja bym bardzo chciał panelistom podziękować, bo to nie było łatwe ćwiczenie. Miłego końca konferencji.